Witam wszystkich serdecznie. No, po kwarantannie YouTube'owej w końcu mi oddali kanał, więc mogę nadawać, mogę robić co chcę i dzisiaj będziemy robili co będziemy chcieli, czyli poruszali tematy takie, jakie chcemy, bez żadnych ograniczeń, bez żadnej cenzury. Mam nadzieję, że wprowadziłem was w temat moim filmikiem, który zrobiłem kilka dni temu, tak odpowiednio, no bo ta pierwotna, najskrytsza energia, czyli energia seksualna, jest potężna i mam nadzieję, że udało mi się połączyć wszystkie te elementy w jedną całość i spodobał wam się ten film na początku, bo chciałem wprowadzić taką jakąś stosowną, fajną atmosferę. No i mam nadzieję, że wprowadziłem. Zaprosiłem dzisiaj do naszej rozmowy kilku gości, choć muszę się przyznać, że takim pomysłodawcą tego tematu był Józef Dąbrowski z Anglii, ale dołączą do nas także i kobiety dzisiaj. Tak, będziemy więc mieć taki zrównoważony męsko-damski kompleks energetyczny, tak bym się wyraził. Poruszymy bardzo poważny temat, który dotyczy każdego z nas, każdej istoty żyjącej fizycznie na tej planecie, dlatego że bez tej energii seksualnej nie istniejemy. I to w ogóle nie podlega dyskusji. Ale my dzisiaj będziemy mówić o seksualności powiązanej w pryzmacie fizyczności i duchowości. Istnienie na naszej planecie jest od tej energii wręcz uzależnione. Seks podtrzymuje istnienie ssaków, robią to ptaki, gady, płazy, robią to nawet owady i inne formy życia. To jest rzeczą powszechną, ale w przeciwieństwie do innych gatunków, my jako ludzie jesteśmy jednym z nielicznych, które uprawiają seks nie tylko w celu rozmnażania się, ale w celu uzyskiwania przyjemności, ekstazy, uniesienia. Religie, takie jak hinduizm na przykład, mówią, że seksualny, miłosny akt powoduje realne połączenie się z boską energią. Zdaję sobie sprawę z tego, że bez względu na to, jak podejdziemy do tego tematu, istnieją pewne kultury, pewne religie o określonych stylach życia, które nie będą zgadzały się z tym, co powiemy. I rozumiem, że oglądając nasz ten live, możecie być częścią jednej z tych grup, ale chciałbym powiedzieć, no proszę, abyście zachowali taki otwarty umysł, nie tylko w odniesieniu do tego, co powiemy, ja i moi goście, zarówno merytorycznie, jak i na poziomie duchowym, ale także do tego, co tak naprawdę kłębi się w waszych sercach w sprawie seksu połączonego właśnie z duchowością, no, który dotyczy tego naszego świata w olbrzymim stopniu. W zachodnim świecie, w XXI wieku musimy zrozumieć, że seks jest takim paliwem do istnienia i przetrwania w tej chwili. Chcą nam wmówić, że rozmnażanie się z próbówki będzie w przyszłości metodą jedyną i bezpieczną, niezbędną do naprawy czy też funkcjonowania takiego poprawnego w społeczeństwach przyszłości. Tego się nie słuchajcie, bo to nie jest dobre rozwiązanie. Bo seks jest, czy energia seksualna jest taką płynącą przez nas uniwersalną energią życia. Dzięki niej zawdzięczamy nasze istnienie i nie tylko w połączeniu ciał, ale także i dusz. W świetle duchowości wielu ludzi czyni ją nawet świętą, taką sekretną energią, ponieważ zasadniczo jest to łączenie się pól energetycznych mężczyzny i kobiety. Mężczyzna jest bardziej zakorzeniony w czakrze korzenia, a kobieta w czakrze serca, a podczas tego intymnego połączenia następuje transmisja, moim zdaniem, takiej elektrycznej częstotliwości, która wibruje, która powoduje, że istoty stają się jednym i oboje są w harmonii, oboje myślą o tym samym, oboje łączą się także swoimi świadomościami. I taka energia transformuje się i przejawia się jako
później jako potomstwo. Wszystkie dzieci, jeśli rodzą się ze związków, gdzie rodzice mają czyste serca i połączeni są w jedności przez naturę taką, takiej seksualnej, duchowej harmonii, zakorzeniają się od razu w energii, jaką Bóg zaprojektował dla ludzkich dusz na tej planecie. Także zapomnijmy o tych globalistycznych planach rozmnażania ludzkości w próbówkach czy tworzenia syntetycznych ludzi, bo takie też są plany. To jest moim zdaniem wysterylizowanie ludzkości, pozbawienie ich od początku istnienia tego unikalnego połączenia właśnie z Bogiem. Ale szczególnie na Zachodzie wiele religii potępia seks i gasi wszystkie pragnienia związane z nim, strumieniem zakazów, nakazów, reguł i tam kar. W starożytności panowało takie przekonanie, że plemiona, które stosowały represje seksualne, pozostawały biedne, a społeczeństwa, w których było ich brak, stawały się bogate, kreatywne. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś tam seksualnym wyuzdaniu i perwersjach, które niestety doprowadzają do upadku. W nowożytnej historii słowo seks stało się tabu, zbyt takie treściwe, ukrywane, ale czy jest to właściwa droga? Powodem potępiania seksu według wielu ludzi było to, że w obecnych religiach wprowadzono mechanizm kontroli tej żywotnej energii życiowej. To było to w żywotnym interesie kapłanów, aby utrzymać mężczyzn i kobiety w nieszczęściu i rygorach, aby zniszczyć każdą możliwość osiągania oświecenia na drodze prawdziwej duchowości. To było absolutnie konieczne dla religii, to było dla nich tak ważne, ponieważ chcieli nasączyć umysł człowieka złem, aby ludzie nie zaznawali tak naprawdę szczęścia i żyli tylko w wizją wyimaginowanego świata prezentowanego tylko przez takie doktryny religijne. Gdybyśmy byli kompletnie szczęśliwi w tym świecie, w którym żyjemy obecnie i nie przejmowali się innymi światami gdzieś tam obiecanymi nam po śmierci, nie wpadlibyśmy w ukryte mechanizmy takiej kontroli. To kompletnie tak by wybiło z ręki kontrolujących kapłanów czy innych ludzi mechanizm utrzymywania władzy nad masami. Dlatego seks jest tak ważny, a jego potężna duchowa, wybuchowa mieszanka potrafi transformować nie tylko pojedynczego człowieka, ale i całe społeczeństwa. Myślę, że nasz dzisiejszy live poruszy wszystkie aspekty energetyczne seksu połączone z duchowością, bo moi goście przedstawią wiele, wiele stron tego medalu. W zgiełku dzisiejszej cywilizacji większość z nas zagubiła prawdziwą możliwość poznawania intensywnej miłości wyrażanej poprzez seks. Ciągle poszukujemy miłości, ale w większości wypadków wychodzi to nie za bardzo, nie? Mamy te magiczne słowo kocham cię, które tak naprawdę staje się sztuczką, aby osiągnąć tylko przyjemności uzyskiwane z obcowania z inną istotą. To jest takie małe oszustwo moim zdaniem, oszukiwanie się przed samym sobą, bo seksualność nie ogranicza fundamentów naszego życia, ale nadmierna tożsamość z fizycznością właśnie ogranicza. Więc to nie seksualność sama w sobie staje się barierą, ale przywiązanie, które tworzy do fizyczności, które z pewnością staje się murem w poznawaniu jej duchowych aspektów. Ale zaczynamy bardziej odkrywać się intensywnie, odkrywać aspekty seksualne w tych wszystkich naszych ostatnich dziesięcioleciach. To staje się coraz bardziej silniejsze. W świecie zachodnim tłumiony wzrost wolności seksualnej i poziomu takiego biologicznego nie wychodzi nam na dobre. W rzeczywistości tłumienie naszych popędów seksualnych albo ich całkowite ignorowanie prowadzi do dużej ilości takich nawet powiedziałbym psychicznych problemów prowadzących czasami do tragedii. No ale ja już tutaj znowu się rozgadałem. Pora wprowadzić naszych gości.
Także witam, witam naszych gości. Może zaczniemy od góry. Widzicie po lewej stronie Anię ze Szwecji. Po prawej jest oczywiście nasza kochana Joanna z Niemiec. Po środku mamy Józefa. Zygi jest na samej dole, po lewej stronie. No i mnie oczywiście znacie. Nie? Józef, ty tak naprawdę zainicjowałeś ten temat tam kilka tygodni temu, tylko nie mogliśmy się dobrać do tego tematu, bo zawsze było mało czasu. Więc może powiedz, co spowodowało, że chciałeś podjąć ten temat i porozmawiać z nami właśnie na temat seksualnej duchowości. Witam wszystkich. Witam nasze piękne kobiety, nasze gości. Witam cię, Zygi i Andy. Co mnie skłoniło? Skłoniła mnie oczywiście ludzie. Ludzie, którzy do mnie się ze mną kontaktowali na konsultacjach. Przez 2 tygodnie miałem bardzo dużo ludzi z przywiązaniami do seksu. I to był problem taki, że zaczęło mi tak świtać w głowę, że należy o tym po prostu coraz więcej mówić, gdyż to jest problem tabu, o którym nawet w małżeństwach małżonkowie się wstydzą mówić. I na czym to polega? Dlaczego ta energia seksualna jest tak ważna? Energia seksualna jest energią taką prymitywną, to jest energia zwierzęca. Seks połączony z miłością zamienia naszą energię, tą seksualno-zwierzęcą, która przechodzi od dolnej czakry, czakry podstawy, przez wszystkie czakry do samej góry i staje się, wraca do źródła, staje się energią boską z powrotem. Czyli wznosi nas na wyższe poziomy. Ale tylko energia seksualna połączona z miłością. Czyli jeżeli kogoś kochamy, na pierwszym miejscu jest miłość, a później jest jako takie uzewnętrznienie naszej miłości, to jest seks. Jeżeli seks jest przed miłością, to wtedy nie ma żadnego wzrostu. Wtedy się przywiązujemy do seksu i wtedy ten seks musi być blokowany. Józef, ja myślę, że masz rację, ale nie do końca, dlatego że energia seksualna nie jest prymitywna. Zobacz, że my jesteśmy istotami duchowymi tak naprawdę i nasze ciała są taką napakowaną elektrycznością tak naprawdę i ta energia, jak się dwoje osób łączy z sobą, no to jest wymiana energetyczna, właśnie nawet elektromagnetyczna bym powiedział, i to jest na najwyższych poziomach. To nie są jakieś prymitywne... To są te iskry. To są naprawdę wysokie poziomy energetyczne, także ja bym się nie zgodził z tobą, że to jest taka prymitywna energia. Nie? Andy, ty się możesz... Ty się... O, może... Właśnie, tak. Może... Znaczy, no, można zmienić słowo na pierwotną energię, ale chodzi o energię, to jest ta energia, dopiero ona zostaje zmieniona, wchodzi na coraz wyższe wibracje. Ja, ty, Andy, też masz rację, tylko się patrzysz trochę z innego punktu niż ja. Ona po prostu się cały czas zmienia, ona podnosi swoje wibracje, przechodzą przez wszystkie czakry, ona staje się coraz wyższa częstotliwość, aż w końcu wraca z powrotem do źródła. Przy okazji wznosząc nas na coraz wyższe poziomy wibracji, teraz jesteśmy bardziej uduchowieni. Ale ja bym poprosił tutaj może przedstawicielki naszej płci pięknej, żeby one coś nam powiedziały o energii seksualnej. Gdyż energia seksualna jest najczęściej kojarzona z energią żeńską. Nie wiem, czy ja mogę... No tak, bo to chyba tak można trochę powiedzieć. Można. Nie jest związana z chciałam żeńską. Chciałam tylko powiedzieć właśnie, że... Męsko-żeńska. To nie jest tylko energia. Tak, ale to tak się nazywa.
To znaczy jest... Zobaczcie, przecież tak naprawdę jak się ogląda jakieś filmy, to jest zazwyczaj mężczyzna goniący kobietę. To jest chyba trochę wynikające z tego pierwotnego obrazu, że kobieta jest tą delikatną istotą, a mężczyzna ten silny z tymi mięśniami, który za tą kobietą biegnie, ją zdobywa, tak? I to trochę napędza ten taki, te koło takie naszych relacji damsko-męskich. No, jeśli mogę, to ja wrócę do tej pierwotnej, bo ona jest bardzo, bardzo fajna. Bo ta pierwotna, prymitywna, ona po prostu nam się kojarzy, że to jest prymitywne, czyli złe. Ale prymitywne to jest dokładnie to jest pierwotne. To nie jest złe. Myślę, że takim podstawowym problemem jest to, że część jeszcze osób kojarzy energię seksualną z seksem, a nie z energią pierwotną, która otacza, przenika nas wszystkich. I ona jest, tak jak Józef powiedział, to wypełnienie po czakrach, ta energia ma wolno płynąć. Jeśli mamy tą energię seksualną płynącą wolno, no to wtedy właśnie nie chorujemy, czy właśnie nie da się w naszym społeczeństwie nie odczuwać tych wszystkich rzeczy. Co chwilę ktoś nas próbuje gdzieś tam podblokować, jakieś tam rzucają różne obostrzenia, tak, na które my reagujemy i nasze czakry reagują, nasza energia seksualna reaguje. A ta energia seksualna to nie jest tylko na tym fizycznym poziomie, prawda? Teraz nie mamy, na przykład nie możemy odczuwać energii seksualnej, ona też nie musimy kochać kogoś, to też się tutaj zgadzam z Andy, ale ten dotyk to też jest wyrażenie pewnej energii pierwotnej, to jest uzdrawiające. To, że my się przytulimy do kogoś, że przytulimy kogoś, kto potrzebuje, to nam zostało zabrane. To znaczy komu zostało, to zostało, bo jesteśmy kreatywnymi Polakami, prawda? I nie dajemy sobie wiele rzeczy odebrać, więc myślę, że tutaj, no ja sobie tam pomyślałam o czymś, ale dobrze, nie o wszystkim można na wizji. A może jednak można. Nie krępuj się, Joanna, nie krępuj się. No nie możesz się do końca rozebrać na przykład, bo wtedy mi zamknął kanał już. Ale u nas, słuchajcie, zimno, ale ja po prostu jak myślę o czymś, to zaczyna też energia we mnie płynąć. Czyli jak myślę o świetle, i to jest też taka metoda dla nas wszystkich, że jak myślimy o czymś, to my to przyciągamy. Na co zwracamy uwagę, to przyciągamy. No i teraz, jak zaczęliście o tej energii seksualnej, mnie się zrobiło już cieplej, także może się po części rozbiorę, ale na pewno będę uważała. Nie, żartuję sobie. Ale chodzi o to, że ta energia seksualna jest nie tylko fizyczna, tylko jest też społeczna. Ona, właśnie to jest ten dotyk. To jest to, że my nie musimy kochać wszystkich, ale to, że mamy na poziomie tej czakry, powiedzmy serca, otwartość do ludzi, dbamy o swoje środowisko, to tulimy ludzi. Jak ja wyjechałam pierwszy raz za granicę i nie znałam tych innych kultur jeszcze, to w momencie, kiedy wchodziłam na zajęcia z tańca afrykańskiego, to ten mężczyzna, on tulił każdego, no oczywiście było więcej kobiet, nie? Ale tulił każdą osobę i to było nieważne, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, to był taki mocny, silny uścisk. I na początku tak patrzyłam, co oni tak tulą? I to jest wyrażenie tej energii też pierwotnej, seksualnej. Druga rzecz, to jest to społecznie w tańcu wyrażane, czy w takich, wszystko co nam próbują właśnie odebrać, w sportach grupowych, tam trzeba mieć dużą tą staminę, to też jest ta podstawowa energia. Podobno, tutaj wchodzę w troszeczkę w takie terminy śnienia, że czakra podstawowa, ta pierwsza, jest w dużej mierze odpowiedzialna za zdrowie człowieka. Jest nawet taki symbol w reiki, nakłada się, że tak powiem, z przodu rękę, z przodu i z tyłu i to podnosi, to wpływamy już na tą energię kundalini i jeśli jesteśmy bardzo zmęczeni, wpływa to
na naszą energię, dodaje nam to pewnej wibracji. Jeśli oczywiście użyjemy oddechu, to ta energia kundalini zacznie powoli nam wzrastać i zaczynamy czuć się lepiej, zaczynamy myśleć lepiej. To też jest ta pierwotna energia, też mentalna i, tak jak Józef już powiedział, duchowa, czyli jak wszystko jest w porządku, nie ma blokad, jest pięknie i harmonijnie, nie tutaj, nie na tym świecie, ale doprowadzamy sami, pracujemy nad tym, możemy, to my rzeczywiście w tym akcie seksualnym uzyskujemy poczucie boskości. Wtedy mężczyzna nie wytraca energii, bo mężczyzna więcej wytraca energii, kobieta może tym jeszcze bardziej sterować i manipulować, prawda? A panowie nie, panowie mogą zwiększać tą energię, ale z racji budowy inaczej to idzie, ale też mogą, jak się przejdą po tych wszystkich czakrach, no będzie to takie, kulminacja nastąpi tutaj, nie? Kulminacja nastąpi tutaj, a nie gdzie indziej. A u kobiet to się może rozejść, jest łatwiej po prostu kobietom, bo one, że tak powiem, orgazmują, czy też czytują duchowo poprzez całe ciało. To znaczy, że to mogą być piersi, ale to może być też ramię, to może być też skóra, to może być kark, to może być głowa, to mogą być uszy. Mężczyźni mają też z racji właśnie tej struktury inaczej, ale tutaj panowie się wypowiedzą, a ja może oddam wam trochę głosu, bo zagadam się też tu. Ja sądzę, że właśnie to łączenie się czakr podczas aktu seksualnego jest bardzo ważne, dlatego że wtedy następuje synchronizacja dwóch organizmów, one się jak gdyby łączą i zauważcie, że ta prosta taka pozycja seksualna jest właściwie najlepsza, bo w tym momencie, kiedy tam kobieta leży na mężczyźnie albo odwrotnie, bo wtedy te czakry się idealnie nakładają na siebie. I następuje jak gdyby zrównoważenie się pól energetycznych i zobaczcie, co się dzieje, jeżeli ktoś naprawdę jest na tym samym poziomie energetycznym, to ludzie, którzy właśnie tak z sobą współdziałają, po pewnym czasie zaczynają identycznie funkcjonować, nawet fizycznie zaczynają wyglądać podobnie, nie? Bo to jest ta właśnie synchronizacja energetyczna na świecie, która powoduje to, że kiedy się podłączymy do tych systemów, no to one jak gdyby nas jednoczą. Wtedy takie istoty są właśnie jak gdyby zjednoczone i o tym mówią nawet wszystkie religie, tylko nie tak dokładnie jak my w tej chwili. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też nie łączyć się z wieloma partnerami, dlatego że każde takie połączenie zostawia ślady energetyczne i wtedy na przykład, jeżeli mężczyzna czy kobieta ma wielu partnerów, to one będą powiązane do końca życia tak naprawdę, tego się nie odłączymy i ta energia będzie cały czas płynęła w stronę tych innych partnerów, w mniejszym czy większym stopniu, ale będzie i dlatego jest to bardzo ważne, żeby właśnie funkcjonować z jak najmniejszą ilością partnerów i z taką ilością, którą tak naprawdę kochamy. Nie? A mogę jeszcze do tego wielu partnerów, bo tutaj wchodzimy troszeczkę tak w kamasutrę i w taką ciemną kamasutrę, bo wielość partnerów, jeśli ktoś coś takiego robi negatywnego, to on sobie czerpie, albo ona, rzadko są to kobiety, kobiety ze względu na strukturę mają troszkę inaczej, czerpie sobie z takich kobiet energię potem, no bo on ma, jak marynarz w porcie, tu ma port, tam ma port. No ale zobaczcie, prostytutki, jak szybko się starzeją, jak szybko na zdrowiu podupadają, dlatego że właśnie tracą energię. Rozdzielają to na tak wiele elementów i dlatego im potem nie wystarcza na normalne życiowe funkcjonowanie. Znaczy od razu powiem, co zrobić, jak się kobieta pomyli. No bo pomyłki się zdarzają, nie? Jak się kobieta pomyli, rzeczywiście nie jestem partnerem i miałam po prostu taką wizję przy pisaniu tej swojej śniącej i tam Sara ze starożytnego Egiptu powiedziała coś takiego, że jak to wy tam w tej przyszłości w ogóle nie dbacie o energię, ty w ogóle wy nie wiecie, co wy robicie. Jak można z kimś być i nie zabrać części siebie z powrotem,
że każdy ma osobny system, jeśli to jest na jakiś czas, no bo można, ona była zwolenniczką tego, że jeśli wiemy, co robimy, to my możemy mieć wielu partnerów, wielu partnerek, jeśli wiemy, co robimy i jeśli to służy tej drugiej osobie, no ale to już naprawdę trzeba jakieś tam mistrzostwo osiągnąć tutaj. I po prostu chodzi o to, że jeżeli się pomylimy, to wyobrażamy sobie, że zabieramy te części, które gdzieś tam nieświadomie poleciały w kierunku tego partnera, czyli to światło wdychamy, zabieramy do siebie z powrotem. I czasami to może potrwać 5 minut, a czasami ktoś będzie 40 minut pracował nad tym. Ale da się zrobić. I tutaj Andy, jeszcze powiedziałeś o tej pozycji, takie pierwsze, w ogóle zanim ktoś, no bo teraz to się szybko wszystko dzieje, ale zanim ktoś dojdzie właśnie do tego seksu, czy do tego aktu jakiegokolwiek, to ta pozycja, kiedy mamy prosty kręgosłup i kiedy, czy medytujemy, znaczy medytujemy, siedzimy sobie z partnerem, z partnerką i dotykamy się, czujemy się na różnych poziomach, patrzymy sobie w oczy przez długi okres czasu, tam w Kamasutrze nie wiem ile było tych dni, zanim w ogóle dochodziło do aktu, prawda? Tam była określona, że na przykład oni się tylko jednego dnia siedzieli nago i dotykali się tylko stopami, nie? I chodziło o to, żeby się też skoncentrować i rozwinąć świadomość odczuć, czy potem, że się obejmowali. I wtedy właśnie ten przepływ, co Andy mówiłaś o tych czakrach, to wtedy bardzo pięknie działa. I też przez oczy, bo my wysyłamy sobie energię. No dobrze, to już, dobra, no to teraz wy. I wzrokiem, bo wysyłamy wzrokiem intencje, energię i nawet jest taka metoda, ja widziałam to w różnych takich kościołach, którzy pracowali z energią, że pocierali ręce i też wysyłali po prostu w ten sposób. I tak, i energia płynie za uwagą, wiadomo, tego nie mamy, ale energią, ręką, dotykiem, my jesteśmy w stanie telepatycznie sczytać. Zróbcie sobie takie ćwiczenie, że dostaniecie paczkę, oczywiście jak nie wiecie, co tam jest, albo prezent i połóżcie na tym rękę i zobaczcie, czy odbieracie impulsy, co tam jest. No, za pierwszym razem nie wyjdzie, za 30 będzie coś, nie? Zygi, ludzie mówią, ale... że ciebie nie słychać. Odezwij się. No ja cię słyszę, nie? No my też. Nic nie słychać Zygiego. No my cię słyszymy tutaj, no nie wiem, kurde, ten YouTube, ja tu już z tym głosem to mnie wkurza, nie? Nie wiem czasami, co się dzieje. Ja cię widzę tutaj, jesteś u mnie na tych miterach, także nic nie słychać Zygiego. Andy, nie słychać Zygiego. Może Zygi, może się połącz jeszcze raz ze mną. Połącz się jeszcze raz, rozłącz się, jeszcze raz się połącz. Dobra? No a my będziemy kontynuować, nie? Ale to chyba... Właśnie pomyślałam, że z tym dotykiem to jest trochę tak, bo to jest taki pierwotny ten, to odczucie takie, zobaczę, jak się dziecko rodzi, pierwsze co się robi, to daje się dziecko kładzie się na nagie ciało matki i tu się nawiązuje od razu więź, te uczucia rosną, tu się łączy od razu te energie matki i dziecka
i nawiązuje się relacje, miłość, to wszystko się buduje i to nie musi się przekładać tylko na energię męsko-damską, ale ogólnie dotyk ciała powoduje wzrost naszych wspólnych energii, tu tworzy się ta miłość. To jest takie dalsze przeciągnięcie miłości, bo dziecko wychodzi z ciała kobiety i położenie na piersiach to jest takie, bo to jest takie uspokojenie dziecka, że ono czuje dalej tą miłość, to blisko swojej matki. I to jest dalsze związanie się dziecka z matką, takie jakby przedłużenie miłości, bo przedtem ona było bardzo blisko. I odczuwały tę miłość wszystkim, naczyniami krwionośnymi, krwią. One po prostu było w tej matce w środku, a to zostało wyciągnięte na zewnątrz i należy odbudować to połączenie już energetyczne innego rodzaju pomiędzy matką a dzieckiem, które jest notabene wyjątkowe. Po to, żeby się dziecko w ogóle urodziło, potrzeba olbrzymiej miłości ze strony matki. Matka musi posiadać w duszy olbrzymie pokłady miłości, żeby dać tą miłość, część miłości przekazać temu dziecku, żeby ono się mogło urodzić. W ogóle, żeby stworzyć życie, trzeba mieć olbrzymie pokłady miłości. Dlatego te kobiety są takie wyjątkowe. No właśnie, właśnie. Zygi, odezwij się teraz. Zygi, odezwij się. O, no, Zygiego nie słyszymy. Nie słyszymy go. To nic. To nic, no będziemy musieli kontynuować bez Zygiego na razie. Ja się z nim tutaj postaram porozumieć na boku. Mhm. No może się uda. Tam jeszcze pewnie jeszcze raz, bo czasami po prostu też internet i audio i może się zmiotował, może ma po prostu tą ikonkę. Tak, to nie, wszystko to powinno działać, nie ma problemu. No więc w gruncie rzeczy, Józef, może powiedz nam, jak ty to widzisz, właśnie jak jest to połączenie między energią tą seksualną, pierwotną, a duchowością? Połączeniem, ja już na ten temat już powiedziałem, to jest przekształcenie energii pierwotnej, czyli tej, ja to nazwałem prymitywną energią seksualną, ale to jest energia pierwotna. A dzięki miłości, dzięki samemu aktowi seksualnemu, ale tylko jeżeli pomiędzy partnerami jest miłość, to ona wzrasta, przechodząc przez wszystkie czakry. Wzrasta, to znaczy cały czas podwyższa swoje wibracje, przechodzi coraz wyżej, wyżej i wyżej. My się przez to wznosimy. I to jest najważniejsza rola aktu seksualnego. To jest wtedy, jest idealnie. Ale co się dzieje, kiedy nie jest idealnie? Czyli... No właśnie, bo mi też się tu nasunęło od razu to pytanie, bo wspomniałeś na początku, że przychodzą do ciebie z zapytaniami czy z jakimiś problemami osoby i teraz z czego to wynikło, bo podejrzewam, że to nie są tylko osoby, które mają gdzieś jakieś relacje nie w związku, tylko że to też są osoby, które żyją wspólnie pod jednym dachem i pewnie tam też się coś dzieje ciekawego. Może coś powiesz? Ciekawego, tak. To jest, do mnie już trafiają osoby, które mają zablokowaną seksualność, czyli blokadę na seksie. Czym to się objawia? Znaczy w ogóle, ja to ogólnie to nazywam przywiązanie do seksu. To jest wiele problemów. Czym to się objawia? Na przykład spadkiem libido. Na przykład jest taka sytuacja, że mężczyzna i kobieta się spotykają, zakochują się, biorą ślub, rodzą się jedno, drugie dziecko i nagle na przykład facetowi spada kompletnie libido albo kobiecie. I w ogóle nie ma ochoty na seks. Dlaczego u niej spada, czy u niego spada libido? Ponieważ u partnera
jest większe, bo u nich obydwojga jest przywiązanie do seksu, ale u partnera jest, czy partnerki jest większe, także u płci przeciwnej od razu jest blokada, czyli nie ma seksu, brak ochoty na seks. Słyszysz mnie? Jakie mogą być jeszcze objawiać się przywiązania do seksu? Na przykład, dobra. Często u facetów się spotyka oglądanie pornoli, czyli pornografia bardzo zwiększa przywiązanie do seksu. Przywiązanie do seksu to jest jeszcze blokowane jeszcze bardziej drastyczny sposób. Czyli molestowanie seksualne u dzieci. To jest blokada już na bardzo wysokim poziomie, gdyż u dziecka jest od razu zablokowana seksualność. Przywiązania do seksu są najczęściej się ciągną z poprzednich żyć. I w tym życiu tylko te osoby odczuwają skutki i tak naprawdę oni nie wiedzą, skąd to się wzięło. Bo my tutaj mówimy o tym, co się dzieje tutaj w naszym życiu, jak to możemy regulować. Ale jeżeli się są przywiązania do seksu z poprzednich żyć, to przez kilka żyć stawiał seks ponad miłość, czyli na przykład wybieranie partnerów, na przykład mam do wyboru piękną kobietę, taką naprawdę atrakcyjną, którą tam, no, podoba mi się, ale żeby powiedział, że ją kocham, to nie za bardzo. I mam do wyboru drugą, która do niej coś czuje, ale ona nie jest tak atrakcyjnie seksualna. No i co, jeżeli wybieram kobietę, która jest piękna, atrakcyjna, przywiązuje się, w tym momencie się przywiązuje do seksu. Już jestem przywiązany, gdyż postawiłem seks ponad miłość. Józef, to nie tak, znowu, nie, moim zdaniem to nie jest tak, nie? Bo na początku może być to taki impuls, ale potem, kiedy ludzie się tak naprawdę bardziej poznają, no to przestaje być istotne, a właśnie ta duchowość zaczyna wypływać na wierzch, nie? Andy, oczywiście, słuchaj, ty mówisz o sobie w tym momencie. Ja nie mówię o sobie. Zygi, odezwij się, chcemy, powiedz coś, Zygi. Ja nie mówię tutaj o sobie, ja mówię o tym, co ludzie do mnie trafiają, ja mówię to o tym, co ja widzę u innych ludzi. I to jest troszeczkę... No dobrze, a są jeszcze jakieś obciążenia może na linii rodzinnej też? Ale to jest takie... obciążenie na linii rodzinnej, wiesz, słuchaj, jeżeli przychodzi dusza na świat, prawda? Przedtem ona się umawia z rodzicami, czyli z dwojgiem, z matką i z ojcem przyszłym. Czyli to są trzy dusze, które podpisują jakby coś w rodzaju kontraktu. Gdyż schodząc na ten świat, no to dusza jest od razu ma zablokowaną pamięć i zablokowany kontakt taki wspomnieniowy z tą większą częścią naszej duszy, tylko drobna jej część ma tutaj połączenie z ciałem. A ma do przepracowania jakieś tam problemy, prawda? Czyli dobiera sobie takie dusze, najczęściej swoich znajomych, bo tych wcieleń to miały najczęściej dużo, może setki, tysiące nawet. I dobierają się na zasadzie podobnych przywiązań, podobnych problemów do przepracowania. I te problemy muszą uzyskać od tych rodziców. To jest kontrakt. I czy rodzice mają dalsze te problemy, mogą na przykład w rodzie, czyli dziadków, pradziadków, w sumie nawet do siódmego pokolenia, nie ma dalszych powiązań, tylko do siódmego pokolenia, to my mówimy, że to jest problem rodowy. Ale to są przywiązania. No dobrze, no ale co sobie wybrała, co teraz? Słucham? Ta dusza sobie wybrała. Co teraz? Jeśli dusza się znajduje, właśnie wybrała sobie takie życie i teraz raptem dusza się ocknie w tym obecnym życiu i ma poczucie, że ta energia seksualna poszła może w jakimś złym kierunku, że właśnie dużo jest wtedy, tak jak mówisz, może być uzależnienie od seksu, może być uzależnienie od oglądania, mogą być różne uzależnienia, coś co odbiega od tych takich
norm. I co wtedy? Bo to pewnie dużo osób się zastanawia na tym, czy ze mną jest wszystko okej, czy u mnie wszystko dobrze funkcjonuje, czy u mnie wszystko to ładnie wygląda. A co jak nie? Co robić wtedy, żeby ta energia była pozytywna? Już przechodzisz do, jak ma, do remedium, to już daleko, czy ja mogę 3 kroki zrobić, bo z racji tego, że jestem tancerką, to ja bym cofnęła tutaj się 3 kroki w tył, bo Józef, powiedziałeś coś bardzo ważnego, ja to podkreślę, nawet sobie zapisałam, słuchajcie, że najwyższym celem, powiedziałeś, ja teraz już parafrazuję, więc nie wiem, czy tak dokładnie będzie, tego połączenia między kobietą i mężczyzną, czy tam partnerami jakimiś, w zależności od płci, jest to boskie to wzniesienie. I to jest ciekawe, nie wiem, czy zauważyliście, zazwyczaj seks jeszcze jest tak, że w różnych kulturach kojarzy się tylko do tego rodzenia dzieci, bycia matką, ojcem, a tutaj powiedziałeś bardzo coś ciekawego, bo to na tej samej górze to jest to wzniesienie, to jest być może praca nad tym kundalini, bo kundalini też jakby ona tak spiralnie, trochę jak ta DNA się wznosi. I tam osiągamy jakieś takie stany, czy łączymy się też z duszą, czy ze źródłem, każdy ma inaczej i to jest bardzo ważne. Czy tak jest, czy tak nie jest, ja nie wiem, na 100%, ale jest to ciekawy koncept i to, co powiedziałeś, myślę, że być może zasiewa takie ziarno i rozbija te struktury jeszcze w niektórych z nas, które myślą, że seksualność jest tylko seksem. A to jest cała gama, pejzaż różnych rzeczy, które się w tym kryją. Więc ja bym tak chciała to podkreślić, żeby zwrócić na to uwagę. I od razu tam na czacie też widziałam, że tutaj są, że ja tutaj czerwona jestem jak pomidor. No słuchajcie, no tak mam, jestem po prostu energią Michaela, raz mi się tutaj... Gorąca kobieta jesteś. Już byłam zielona, po prostu zmieniam barwę jak kameleon, to wszystko... Jestem bardzo nieśmiała, jak ktoś by mi uwierzył, więc no przepraszam, tutaj strzelę jeszcze nie raz pomidora, ale myślę, że damy radę po prostu. Jak będę zielona, to też, słuchajcie, nie dlatego, że jestem, o, nie wiem... teraz jestem, czekaj, już nie mam barwy. Bo ja cię odbarwiłem. Odbarwiłem cię trochę. Teraz jestem blada, jak, ale nie szkodzi. Mogę być niebieska. Jest mi wszystko jedno. Myślę, że w ogóle dlatego zaczęłam też czasami, bo sama nie mogę, bo jednak nie mam takiego sprzętu, robić podcasty, bo wtedy wszyscy się bardziej skupiają na treści tego, co mówimy, ale ja bardzo się cieszę, że mogę was widzieć i że możemy mieć tą konwersację. I teraz 2 kroki w tył, już nie 3. Mówiliście o blokadach i już to było niesamowite, bo właśnie powiedziałeś o tych, Józef, tych blokadach seksualnych i tam są te różne wynaturzenia, ale samo to, że człowiek jest nieszczęśliwy, to jeszcze są te psychologiczne blokady, no bo jak zablokują wam możliwość wyrażenia, powiedzenia tego, co myślicie, to też ta seksualność zostanie w jakiś sposób zaatakowana, zablokowana, albo to, że wy chcecie w życiu być kimś, albo nie w tym mieście mieszkać, albo strofują was za coś, albo nie dostaliście tyle pieniędzy za swoją pracę, czyli poczucie wartości idzie tam w dół i równie powstaje ta blokada. A to, co powiedziałeś o tej seksualności, że są te wynaturzenia, że tam czy niskie libido, czy właśnie, że wszystko się zatrzymuje w czakrze drugiej, no to zaraz za drugą jest trzecia, czyli też tutaj wypadałoby się zająć. Nie wiem, czy wszystkie blokady wymieniliśmy, być może tego jest jeszcze więcej. To tam jest dodatnie. Tego dużo więcej. Tak, mi się wydaje, że jest no... Dużo więcej. Tak, ale ja tylko tak nadmieniłem, bo to jest... My tutaj rozmawiamy. A to nie jest mój wykład, tylko rozmawiamy na temat seksu. Jest tam dużo, więc też nie będziemy pewnie wszystkich wymieniać, bo to rzeczywiście byłby wykład i byśmy nie wyszli do rana tutaj. Tak. Zygi nam zniknął, ale on się zaraz powinien pojawić z powrotem. Pojawi się. Restartuje swój komputer, także... Super, bo on tutaj też się dopowie tutaj.
Ale teraz już jak Ania powiedziałaś o tych remediach, to no to słuchajcie, zaczynamy co teraz, jak te blokady, jak sobie z nim poradzić chyba, nie? Józef. No dokładnie, bo sobie człowiek nie zdaje sprawy, że można to okiełznać, że to nie musi być ani jakaś negatywna energia wypływająca z tego, ani nie musi to być czysto biologiczny akt, ale to może być właśnie coś pięknego, coś, co można ogarnąć. To jest kwestia, o jakie problemy dokładnie chodzi, ale z tym, że największą potęgą, której nie doceniamy jako ludzie, jest nasza świadomość, nasza myśl. To, co my możemy zrobić przez zmianę świadomości. Jeżeli my sobie uzmysłowimy, w czym mamy problem, leczenie już następuje. Ono już następuje. Co my możemy zrobić? W przypadku przywiązania do seksu, najgorszym wyjściem to jest pójście do seksuologa i rozpoczęcie brania jakiejś tam wiagry, jakichś tabletek. To najgorsze wyjście, jakie jest możliwe, gdyż my przesuwamy przywiązanie do seksu na, spychamy go po prostu, na razie, żeby go nie widzieć, ale on wybuchnie w jeszcze gorszej postaci. Czyli czeka nas w przyszłości choroba. A to, Józef, to tak jak ze wszystkim, my nie załatwimy niczego na poziomie fizycznym tak do końca, możemy tylko zamaskować pewne elementy, musimy cofnąć się do energetycznej struktury, żeby wyprostować jakieś tam błędy, które nam wychodzą na zewnątrz, nie? Tak, tutaj ja bym poprosił Joannę, żeby ona powiedziała, jak energię seksualną można na przykład uwolnić w tańcu. Właśnie. Są różne sposoby uwalniania energii seksualnej. Aha. Taniec między innymi jest to niesamowity. To jest, znaczy to nie jest tylko piękno same poruszanie się, ale to jest praca z energiami. No i ja na ten temat, to ja nie jestem fachowcem od takiej pracy z energiami jak taniec, ale ja tutaj widzę fachowców w tej branży. No i wzajemnie, bo to nie trzeba akurat być tancerzem czy tańczyć, bo to jest tak jak mówisz, Józef, to jest tyle metod i każdy z nas ma swoje metody i po prostu co dla każdego to dobre, nie? Ja akurat weszłam w ten taniec i w ten oddech, bo oddechem też można i pewnie no, wy tutaj akurat z oddechem wszyscy pracujecie, ale taniec, posłużę się dwoma rodzajami tańca, tak, znaczy no, teraz, bo jest ogrom, samemu tańcząc i często kiedy są ogromne blokady albo czy kobiety, czy mężczyźni właśnie nie chcą wchodzić w związki, nie chcą wchodzić w relacje, żeby nie był dotyk, bo jest tam ogromne zaburzenie, to najbardziej to, co pomaga, to jest taniec afrykański. On bardzo uziemia, to tupanie w podłogę i poruszanie biodrami. Taniec brzucha i wszelkie takie tańce modern, które są zdrowe, ale to też oczywiście najlepiej, żeby każdy sobie spróbował, bo nie dla każdego jest wszystko. Chodzi o to, żeby się czuć dobrze. Na przykład jeśli kobieta była czy zgwałcona, czy nadużywana w jakiś sposób, i ona nagle zacznie się poruszać zbyt dużo biodrami, czyli te tańce afrykańskie, one też są różne, bo tam są i dużo jest tych bioder, to ona może się w niej wyzwolić ogromne poczucie strachu, więc tutaj na przykład taniec modern jest bardziej naturalny i bardziej będzie taka kobieta mogła się z tym oswoić, zanim ona dojdzie do jakichś tam innych czy form tańca, czy układów, czy tańca brzucha. Jeśli na przykład ludzie, tańce wszelkie socjalne, takie salsa, wszystkie tańce latynoskie, które ja uwielbiam, bachata, merengue, salsa i tango, to jest niesamowite, bo po pewnym czasie, kiedy wy wchodzicie w relacje z jakimkolwiek partnerem i macie nawet podstawowe kroki, bo to nie trzeba być żadnym wirtuozem, czujecie energię partnera i czujecie, w jaki sposób wy ze sobą wibrujecie, bo taniec to
to jest tak naprawdę rozmowa niewerbalna na poziomie zupełnie innym. I tutaj ta energia was nie oszuka. I zdarzyło mi się na przykład, no akurat tutaj też mogłabym może za dużo powiedzieć, zdarzyło się tak, że ktoś, kto ogląda taki taniec, jeśli jesteście profesjonalistami, no to niektórym będzie się wydawało, że wy jesteście no niesamowicie tak sensualni, seksualni, że macie bardzo dużą ochotę na różne rzeczy. I jeśli te osoby mają rozpracowaną tą energię, że ona płynie, to nie ma stresu. Ta osoba panuje nad tą energią i nie potrzebuje, tak jak niektórzy, bo no też widziałam właśnie takie pary, które zaczynały tańczyć i ta energia zaczęła tak buzować w nich, powstała blokada, nie wiedzieli co zrobić, więc musieli to załatwić w innym pomieszczeniu. Co z tą energią dalej zrobić? Po prostu. I takie rzeczy w klubach nocnych dzieją się bardzo często. No słuchaj, Joasiu, ja tu widzę właśnie pytanie na czacie. Joanna, czy po sposobie tańczenia można przewidzieć, jak człowiek zachowa się w łóżku? No myślę, że to trochę do tego prowadzi, tak? Bardzo ci dziękuję i dziękuję, słuchajcie, za to pytanie. Tak. Miałam kiedyś takiego, podszedł do mnie partner afrykański i jeżeli oni dobrze tańczą, ja uwielbiam z nimi tańczyć, oni mają bardzo silne prowadzenie, bardzo pewne, to jest też z kultury wynika, to nie są ludzie, którzy mają zaniżone poczucie wartości i jeszcze dobrze tańczą, ale to zdarzył mi się jeden taki partner, jego prowadzenie było tak gwałtowne, żeby nie powiedzieć innego słowa, że ja wiedziałam, że to jest mężczyzna, który no tam może nawet podejrzewałam, że być może dochodzi do nadużyć. On był też bardzo napastliwy i ja z nim nie rozmawiałam, ale po samym formie, w jaki sposób on próbował mnie prowadzić i w jaki sposób ja na to się nie godziłam i go blokowałam, bo jeszcze jest taka zasada, szczególnie właśnie w tańcu, że jeśli wam się kobietom szczególnie nie podoba, bo to jednak mężczyzna prowadzi, ale kobieta nie musi tańczyć. Słuchajcie, latynoskie kobiety, podobno, jeśli partner źle prowadzi, no to w policzku, dostaje w policzek i ona odchodzi. Takie są. Naprawdę. Ale jeśli na przykład jesteśmy gdzieś, nie wiem, w jakiejś takiej sytuacji i gdzieś tam do końca mamy dotrwać, a partner jest fatalny, właśnie jest taki napastliwy, to prowadzenie jest takie, że po pierwsze nie umie tańczyć, po drugie, ale to nawet nie o to chodzi, bo są ludzie, którzy nie umieją tańczyć, ale mają naprawdę super energię i chce się ich nauczyć. I to jest piękne i oni mają taki rodzaj pokory w sobie i to też od razu wyczujecie, jaki ten człowiek będzie w życiu, bo to nie tylko chodzi, jaki on będzie w łóżku, prawda? To chodzi o to, jaki on będzie w relacji przyjacielskiej z wami. Jeśli partner prowadzi partnerkę i ja mogę się zapomnieć w tańcu i on ma oczy wszędzie, bo to jest jego odpowiedzialność, żeby on dbał o tancerkę, że jak on ją obkręci, to ona nie wpadnie na nikogo. I jeśli on widzi, że przesunął ją w miejsce, gdzie ktoś właśnie idzie, to on ją pociągnie, on ją ochroni. On natychmiast nie daje się przewrócić. To jest partner, z którym macie niesamowite poczucie pewności, stabilności. No i jesteście ciekawi, jak ta osoba funkcjonuje. Wtedy dopiero możecie zacząć rozmowę. Ja generalnie nie zaczynam w ogóle z nikim rozmowy, dopóki nie wiem, jak on tańczy. Jeśli chodzi, znaczy nie w życiu, nie. Bo nie każdy musi tańczyć, ale jeśli chodzi o takie sytuacje właśnie klubowe, gdzie no teraz tego nie ma i mam nadzieję, że to wszystko wróci i będę się na tym koncentrować. Więc jak najbardziej tak, żeby tutaj za dużo o tym nie powiedzieć, ale zdarzył mi się partner, są tacy partnerzy nierówni i to też przekłada się na ich psychologię, na ich osobowość i jacy będą. I był jeden, który był bardzo, bardzo chciał się nauczyć i bardzo się starał, ale miał taki bagaż emocjonalny ze sobą, gdzie widziałam, że próbuje strugać takiego, no takiego latynowca, który co to nie może i chwilami próbuje się popisywać, bo oni też tak robią, że jeżeli ktoś dobrze tańczy,
to natychmiast próbuje się popisywać. I wtedy kobiety odpowiedzialnością jest jakby przywrócić takiego partnera trochę do pionu i go zablokować w tańcu. Zdarzają się też potworni partnerzy, na przykład tacy, którzy w tańcu próbują obmacywać kobietę. I robią to tak perfidnie, że na przykład obracają partnerkę i żeby dotknąć jej piersi, to żeby ona tego nie zauważyła, robią to w obrocie, czyli ona wtedy nie może zareagować. Jeśli macie doświadczenie w tańcu, możecie to bardzo łatwo zablokować, wyczujecie to, po prostu w tańcu wyczujecie intencje swojego partnera, w którą stronę on was prowadzi, on daje impuls. On przecież nie powie wam, że teraz macie wykonać obrót. On da wam impuls. To będzie w jego oczach, ale nie musicie nawet widzieć jego oczu. To będzie impuls, tworzy się taka przestrzeń jakby auryczna naokoło partnera. I w pewnych energiach będziecie czuć się komfortowo i czasami ktoś jest bardzo dobrym partnerem, ale nie czujecie się komfortowo i nie będziecie chcieli więcej tańczyć, bo wasze energie po prostu się nie stykają. Zdarza się, że w tańcu będziecie odczuwać problemy nie tylko emocjonalne, fizyczne, choroby osoby, z którą tańczycie. To jest niesamowite, bo takie rzeczy osadzają się i na przykład podam wam taki przykład, kiedy miałam świetnego partnera, niesamowicie się z nim bawiłam dobrze i pewnego dnia on przyszedł do klubu i ja czuję, że chcę z nim tańczyć, ale nie chcę. Coś jest nie tak, nie chcę. I czuję, że ma jakby taki ciężar na barkach, jakby ktoś go tak osadził, że jemu jest się ciężko ruszać. I ja mówię, słuchaj, ktoś ci to zdał, zrobił ci, to trzeba zdjąć. I on mówi, wiem, ktoś mnie przeklął, jadę do Afryki na rytuał. Do takiego stopnia, że nikt nie mógł sobie z tym poradzić. I on z tym chodził. I trzeba na to uważać po prostu. Ja mówię to po to, żeby uważać, kogo dotykamy. Bo my sczytujemy, szczególnie jak jesteśmy właśnie tacy czujący, sczytujemy wszystko z pola energetycznego tej drugiej osoby. Dołączył do nas Zygi. Zygi, odezwij się. No, ja ciebie słyszę bardzo dobrze w tej chwili. Tyle tego było. Mieliśmy tutaj takie pytanie do nas wszystkich tak naprawdę. A co jeżeli ktoś w związku świadomie rezygnuje z seksu, albo związki świadomie rezygnują z seksu. Co się wtedy dzieje, albo jakie są podstawy może emocjonalno-duchowe w takim związku? Ja miałem kilka takich przykładów z rezygnacji z seksu. Pierwszy to miałem taki przykład faceta, który był klerykiem kiedyś. Został zmuszony do odejścia z seminarium. Nie z jego winy, tylko po prostu został do tego zmuszony ze względu na stosunki tam panujące. I on po odejściu z seminarium ożenił się, miał dziecko i po krótkim czasie zrezygnował z seksu, ale ze względu na swoją duchowość. Ale doszedł do porozumienia, obydwoje małżonkowie doszli do porozumienia i zrezygnowali świadomie z seksu, nadal się kochając, to jest ciekawe, bo oni się nadal kochając, nadal... tworzyli rodzinę, ale bez seksu, białe małżeństwo. Nie. Nie było tak od początku, on po prostu, nie mogąc być...
on sobie kiedyś tam założy, nie mogąc być księdzem, ale on ma takie dosyć duże plany związane, taki umysł nieprzeciętny notabene. To jest nieprzeciętny człowiek. I on energię seksualną kieruje, potrzebował jej po prostu dużo, kieruje w innym kierunku. Tworzenie różnych rzeczy. Ale to tak jest, bo jest dużo właśnie takich tak zwanych tych białych małżeństw i zobaczcie, i oni funkcjonują, nieświadomie podejmują taką decyzję i to jest tak jak mówisz, że oni dochodzą do takiego stanu właśnie relacji między sobą, tej miłości takiej, która już nie wymaga łączenia się tego cielesnego, że ta energia, ona w dalszym ciągu jest, pewnie opiera się też troszeczkę na czym innym, tak, bo ona się opiera na, nie wiem, na wspólnym bezpieczeństwie, zaufanie do siebie i to jest ciekawe, że te małżeństwa funkcjonują. Opiera dokładnie, się na miłość, to ta miłość wcale nie musi być to jest zawsze miłość, prawda? Słuchajcie, przecież miłość to jest nie tylko oparte na seksie. Miłość jest inna miłość do dziecka, to jest też miłość. Miłość do rodziców, to jest też miłość. Miłość do psa, to też jest miłość. Miłość do innego człowieka obcego, to też jest miłość. Mhm. I miłość nie musi być oparta w ogóle na seksie. To jest tylko... jakby to powiedzieć, seks. To jest, wrócę do samego początku. My możemy wykorzystać seks do naszego wzrostu, do zamiany tej energii, do przetworzenia energii pierwotnej w energię wyższą. Ale, no, ale jeżeli potrafimy to zrobić w inny sposób, to wszystko jest okej. Nie musimy uprawiać seksu. Nie ma takiego przymusu. Zygi, odezwij się. Teraz cię zrobiłem trochę inaczej. Powiedz coś. Kurczę, jestem cały czas taki bardzo sam. Bardzo słabo cię słychać, ale nie wiem dlaczego. Z dużym opóźnieniem. Okej. Okej. Prawdopodobnie ten procesor nie jest do końca wyczyszczony z tej energii. Albo chcę coś robić seksownego w tym momencie, a nie pracować jako procesor. Nie, no ja mam, nie mam tutaj... pojęcia. Być może, że to temperatura w Teksasie, słuchajcie, bo u mnie jest dzisiaj prawie 40 w cieniu i nie bardzo chłodzenie też na górze u mnie ludzie działa. Ludzie mówią, że już dlatego. Słyszą w tej chwili. W tej chwili cię słyszą. No to perfekt. No to poradziliśmy sobie z tym tematem. Tak? Ktoś chciał coś powiedzieć? Ja. Józef, to jest ciekawy temat, który cały czas poruszasz, ale ja chciałbym nawiązać do moich ulubionych materiałów Wingmakers. Ja o nich chyba Joannie opowiadałem. I Wingmakers w którymś tam rozdziale, oni mają książkę, napisali książkę na ten temat, mówią o tym, że w zasadzie nasza przyszłość będzie pozbawiona energii seksualnej, czy inaczej, my nie będziemy potrzebowali seksu z tego powodu, że w naszej przyszłości, a oni są podobno nami z przyszłości, energia seksualna będzie zamieniona na wyższe energie duchowe. Co o tym sądzicie? Zagiąłeś nam gwoździa. Ja się zapytam, czy ktoś z was, albo ktoś może właśnie z osób na czacie, miał takie doświadczenie, że śpicie sobie i nie śnicie absolutnie o seksie, ale wasze całe ciało jest przepełnione czymś, co można porównać z orgazmem. Nie wiem, czy do końca można to w ogóle nazwać orgazmem, ale jest to takie najbliższe być może określenie. Joanna, miałaś, tak? Ja miałam, znaczy to, coś, co seks przy tym to jest nic. Tak. Po prostu tak. Coś ale większego. Ale to jest chyba taka ekscytacja seks. Wynikająca z czegoś innego. Ale to było związane z umysłem. To było związane z otwarciem umysłu. To jest ekscytacja. Było coś niesamowitego. Wszechogarniająca miłość. Mi się wydaje, że to jest... To znaczy, euforia taka wynikająca z innych rzeczy, które może się nam przydarzyły, przydarzają, czy może jeśli to chodzi, tak jak mówisz, Joanna, w śnie, to może coś, co nam się
przydarzy i może ta euforia z tego wynika, z takich uczuć. No nie wiem, ja tego nie miałam. Ja. Znaczy, ja może powiem krótko, ja takie coś miałem, jak doznałem otwarcia umysłu. To było coś niesamowitego, miałem przez 2 tygodnie coś takiego, że za 2 tygodnie czułem jakbym taką wieczna ekstaza non stop. Starego używania umysłu do różnych celów, że można było robić kilkanaście rzeczy naraz, wszystko mieć pod kontrolą, to było coś niesamowitego. Tak jakby w mojej głowie było z kilkanaście różnych mózgów, świadomości, nie wiem, to było coś niesamowitego. To było otwarcie umysłu. Tylko że po 2 tygodniach to zostało zablokowane, bo w tym czasie jeszcze ja to później dopiero się dowiedziałem, dlaczego zostało zablokowane, ze względu na moje przywiązanie do duchowości, które zostały jeszcze wtedy nieoczyszczone. I to zostało mi zablokowane. Joanna, ale ty zaczęłaś temat, postawiłaś pytanie, a spróbuj odpowiedzieć na to pytanie sama sobie. Ona zna odpowiedź, bo by inaczej zadawała pytanie. Czy można funkcjonować bez bez tego wyrazu poprzez fizyczność? Ja myślę, że my składamy się ze wszystkiego. Jeśli ktoś ma na to ochotę, to jak najbardziej tak, ale jeśli są tak ogromne pokłady otwarte i takie, no tutaj widziałam na czacie, że dużo kobiet tak miało też, także pozdrawiam serdecznie. I to jest takie spokojne, to nawet nie jest, że to jest ekstaza, czy jakieś, to jest niesamowicie wszechogarniająca miłość, która nie wiadomo, czy płynie do końca, czy jest to nasza dusza, ogromna nasza dusza, bo to się podobno też nie mieści, czy jakby ktoś, że czujemy się tak ukochani, że nikt nas nigdy tak nie kochał i po prostu chcemy w tym zostać. I czasami też to przychodzi w medytacji, że siedzicie i nawet jeszcze tak o niebieskich migdałach pomyślicie zaczyna was otaczać takie, no wręcz jakby skrzydła anielskie, jakaś taka ogromna przestrzeń miłości i czujecie, że stajecie się tym, że ta granica zaciera się, czy to jest z zewnątrz, czy to jesteście wy, do takiego stopnia. Kiedyś miałam taką wizję, jak pracowałam na warsztatach procesu, znalazłam się w tej wizji, oczywiście nie w realu, na pustyni i poczułam takie łaskotanie od łopatek, jakby wyrosły mi skrzydła i taki, no wiadomo, wewnętrzny głos, powiedzmy, powiedział, że jest nas więcej i jakby taka cała seria pustynnych aniołów, którzy zajmują się ziemią, którzy otaczają miłością ziemię na takim poziomie, że samo odczucie daje rodzaj takiej spokojnej ekstazy, takiego zlania się, więc ja myślę, że jest to możliwe, że ktoś może po prostu przejść taką fazę doświadczenia. My mamy wolną wolę i my w pewien sposób decydujemy o tym. Na pewno Józef, jak zdecydowałeś, że ta wibracja jakby, czy to poczucie zostało ci odcięte, no to nie to, że to ci permanentnie zostało odcięte, bo nie. To jest twoje doświadczenie, tylko że twoja dusza być może powiedziała, no tak, ale to jest łatwe, a teraz ja bym to zrobił inaczej, na przykład tak, nie? To pytanie trzeba chyba postawić inaczej. Czy jest możliwe popłynięcie inaczej? Czy jest możliwy seks bez energii seksualnej, tak? Ja czyli mówię, co, taki czysto mechaniczny. Czyli nie spotkanie się dwóch ciał, a mimo wszystko płynięcie tej energii, tak? A mimo wszystko energia nie płynie. Mi się wydaje, że to jest, oczywiście, że to jest możliwe. I mi się, tak, tak, to płynie jak rzeka. Mi się wydaje, że jest to możliwe ze względu na to, że zobaczcie, ile jest związków właśnie partnerskich, które już właśnie tą cielesność odkłada na bok. Jest to możliwe.
Ale ja myślałem jakby o odwrotności tego, wiesz, czyli seks jest, ale nie, czy jest wtedy, czy za każdym razem, kiedy jest seks, płynie energia seksualna? Może tak postawię to pytanie. A. Oczywiście, że tak, za każdym razem, tylko jeżeli nie ma miłości, ona po prostu nie jest przetwarzana na wyższe częstotliwości, nie przychodzi na wyższe poziomy. A energia to zawsze płynie, bo będzie płynęła. No to już jest chyba bardziej na poziomie właśnie takim biologicznym, tylko... Tak, wtedy bym porównywał ją do zwierzęcej energii bardziej. O. Tak, rozładowanie... Czy to nie jest, wiesz, problem naszych współczesnych czasów? No tak. Być może tak. Nie być może to się troszeczkę też... Ten świat jest oparty tylko na seksie w tej chwili. To, co się dzieje w mediach, to, co się dzieje... Ja tutaj szczególnie w Anglii, co widzę, dziewczynka... 12-13 lat, jest ubrana tak jakby kobieta 20-letnia, na pół rozegrzewana, wymalowana, buty na wysokim obcasie. Ona się zachowuje tak jak dorosła osoba. 12-13 lat, to są malutkie dziewczynki jeszcze. No, i to, ale to rodzice je tak ubierają. To wynika właśnie z tych czasów, w których żyjemy, że mamy tą dobę internetu, gdzie jest bardzo łatwy dostęp do różnych informacji, jest bardzo łatwy dostęp do porównywania siebie nawzajem i to zawsze się gdzieś chce troszeczkę półkę wyżej i to tak ta granica się trochę zaciera, że już te dzieci 12-letnie już chcą być nastolatki, chcą być dorosłymi i to stąd wynika, my dorośli również. No, niestety tak jest, że my się przyzwyczajamy trochę do tych szybkiej dopaminy, tak? Do tych szybkich reakcji, stąd patrzymy na ten Facebook, te obrazki szybko się przewracają, my jesteśmy szybko gratyfikowani i stąd też jest właśnie tak, jak na początku wspomniałeś, Józef, że mężczyźni, czy kobiety też oczywiście, oglądają filmy pornograficzne i to jest tylko i wyłącznie związane z tym, że to są szybkie gratyfikacje. To nie trzeba się wysilić, nie trzeba nic konkretnego zrobić, a samo przychodzi, tak? Stąd to wynika z tych czasów obecnych, wszystko podane na talerzu. Ale to też jest wbrew tym dzieciom, bo to jest zasługa tych stage mama, nie wiem czy akurat w tańcu to było bardzo, bardzo widoczne i też widać, że promuje się dzieci, które zdobywają medale w tańcu i one są już robione, taka no, 8-letnia dziewczynka, ona wychodzi na scenę umalowana z partnerami, oni są, no naprawdę, to jest jeszcze za wcześnie, nie? I to jest rola tych mam. One mają sen, który spełniają sobie poprzez dzieci. To jest taka ukryta pedofilia, tak. Wiesz, no, to jest sterowane wszystko odgórnie. Mody. To nie zahacza, ale to jest, dla mnie to jest ewidentnie widoczne, wiesz. Moda, które jest eksponowanie ciała, wszystkie spodnie są obcisłe teraz. Przecież to już jest paranoja, no. Wszyscy chodzą w leginsach. Faceci chodzą w obcisłych takich spodniach, żeby dokładnie wyeksponować figurę. To jest kompletna przesada. No. Ale trochę to chyba zatacza koło, bo ja widzę na przykład modę tutaj w Szwecji, gdzie właśnie wraca się do tych lat 80. szerokie spodnie, duże takie one size ciuchy i to też jest w jakiś sposób eleganckie i seksowne z drugiej strony, bo tak naprawdę nikt nie powinien patrzeć na siebie tak, na tą naszą oprawę, na tą zewnętrzność, tylko to, co my mamy w środku, bo przecież ten najseksowniejszy organ w naszym ciele to powinien być umysł, mózg, tak? Nie, dusza. Nie umysł, zgadza się. Dusza. Nie? Nie umysł? Nie umysł, dusza. No to... Znaczy już w tej chwili... No dlatego powiedziałam najpierw pustu. Ja już takie... Ja mam takie skrzywienie mam zawodowe, wiesz. Słuchajcie, ludzie tutaj mówią, Andy, mało mówisz, no bo ja tu kontroluję wszystko, patrzę, czy wszystko dobrze leci, to raz. A po drugie, zapomniałem, czy my dzisiaj chcemy przyjąć jakichś gości do tego, żeby z nami się połączyli. Zapomniałem o tym w ogóle powiedzieć. Oczywiście, że tak. No, ja jestem za.
Pod tytułem no właśnie, właśnie, to jeżeli ktoś chce z nami się połączyć, to może napisać do mnie na andychoiński, tam @yahoo.com, tutaj na górze jest ten mój e-mail, no i ja wtedy go tutaj do nas podłączę. Może być ciekawiej, no, chociaż ten temat jest taki trochę łatwopalny, więc możemy mieć różnych gości. Na pewno no dobrze, będzie... mi się wydaje, że możemy zaryzykować. No właśnie. Także ja tu będę sprawdzał na mój e-mail, czy ktoś chce się z nami połączyć. No a my dalej będziemy kontynuować ten temat. Ja dzisiaj się mało odzywam, bo poświęciłem trochę czasu na mój wstęp, nie? Także tam teraz daję wam głos, żebyście wy dalej tutaj pociągnęli te konie z tym powozem seksu i duchowości. Nie? Ja chciałem tylko jeszcze na temat tego, co jest najpiękniejszego w człowieku, powiedzieć, gdyż Jak się nastawiam na odczuwanie tylko, bo to podczas konsultacji ja się cały nastawiam na odczuwanie drugiego człowieka i wtedy dopiero odczuwam piękno duszy tego interlokutora. Wam powiem, że to jest coś niesamowitego, jak to czujesz, na przykład starsza kobieta, no już widać, już staruszka, a jest tak piękna istota, tak się piękna od niej czuje, że dla mnie to jest taki, za każdym razem to jest szok. To nie jest, tego nie jestem w stanie porównać z niczym innym, gdyż jestem zawsze zaszokowany. Jak można odczuć od kogoś piękno? Bo jestem facetem. A facet, wszyscy myślą, facet to jest wzrokowiec. On musi się spojrzeć na kobietę ciało i on wtedy widzi piękno. No a się okazuje, że nie. Ja odczuwam to i to jest dla mnie szok. To za każdym razem. Nie mogę się tego pozbyć. A co myślicie o takich grze słów w seksie? Ktoś na czacie napisał teraz, dziś seks się uprawia. Co o tym sądzicie? Może są lepsze słowa, aby oddały tą energię? Czy naprawdę uprawiamy? Słuchajcie, mnie się to kojarzy z hydroponiką. Franz Oppenheimer powiedział coś takiego, że myślenie bardzo przypomina seks, ma praktyczny cel, ale nie dlatego ludzie to robią. I to trochę chyba stąd to pytanie też, bo nam się wydaje, że uprawianie seksu to jest część naszego życia w sensie biologicznym. Ale my chyba tutaj właśnie chcemy bardziej przełożyć to na to, że to nie jest tylko ta część biologiczna, że to nie tylko chemia ciał, ale chemia duszy, że to o to chyba chodzi, tak? To jest jak z każdą uprawą. Czyli jeśli nie przemówię do tych moich roślinek hydroponice, jeśli do nich nie pójdę powiedzieć im dobranoc, to nic z tego nie będzie. Ale w hydroponice nie musisz podlewać ich. W hydroponice nie musisz ich podlewać, nie? A wiecie, co jest najbliższe seksowi na poziomie duchowym, co jest identycznie wygląda? No, słuchamy cię. No proszę. Jedzenie. Sam nie. Fakt jedzenia, czym smaczniejsze, tym jest, bo to jest ta energia, to wygląda identycznie jak seks. Jedzenie jest bardzo bliskie seksowi. To jest taka. Pod jakim ciekawostka. Kątem? Pod jakim kątem? Mhm. Znaczy, czym człowiek jest bardziej oczyszczona dusza. Ja specjalnie staram się nie używać wyżej rozwinięte, bo nie ma czegoś takiego, wysoko rozwinięta dusza, oczyszczona dusza. Czym bardziej jest oczyszczona dusza, tym przechodzi na coraz inne poziomy odczuwania przyjemności. Czyli poprzez jedzenie jest w stanie odczuwać bardzo dużą przyjemność. Często już większą od seksu.
Józef, ja myślę, że można to połączyć na pewnej fizycznej płaszczyźnie, ale tak naprawdę no, obie te czynności podtrzymują nasze życie na ziemi, nie? Bo jakbyśmy się nie rozmnażali, no to koniec. Jakbyśmy nie jedli, w większości wypadków, nie mówimy o bretarianach, to też byśmy padli, ale jest zasadnicza różnica między tymi dwoma energiami, dlatego że jedzenie tak naprawdę to jest pobieranie energii przez jedną osobę. Nie możemy jeść tego samego jedzenia podwójnie. Dwie osoby na raz tego samego nie zjedzą. Natomiast energia seksualna łączy dwie osoby albo więcej, ale przeważnie dwie. I to jest właśnie ta synchronizacja z wyższymi poziomami, o których my możemy powiedzieć, że to jest duchowość. Natomiast jedzenie, ja nie sądzę, żebyśmy mogli to jak gdyby wsadzić na jedną półkę, nie? Bo jedzenie dochodzi tylko do pewnego, jest też energetycznie na przykład naładowane, ale energia seksualna wychodzi jeszcze więcej, poza ten taki fizyczny aspekt, fizyczno-energetyczny, dlatego że przychodzi w aspekt spirytualny. To moje takie przemyślenie. Ale jedzenie też może przejść w aspekt spirytualny. No może oczywiście, ale nie łączy dwóch osób w taki sposób jak energia seksualna, no bo nie może, nie? Nie możemy wsadzić tego samego jedzenia do dwóch żołądków naraz, nie? Bo jest ono odseparowane. To znaczy jest coś takiego społecznie też, że jakby jedna potrawa i te pary jakby też to łączą, że delektują się tym posiłkiem, który razem przygotowują, czyli nasączają jakby swoją energią przygotowanie tego posiłku i wtedy ma to też aspekt taki duchowy, że no tak, jest ale proces trawienia nie nastąpi w dwóch żołądkach jednocześnie, natomiast w akcie miłosnym jesteśmy... Ale dobrze, ale pospekulujmy, ale słuchaj, kiedy jesz, to jesz istotę jakąś, niezależnie czy to będzie zwierzęca istota, czy roślinna istota, która dzieli się swoją energią z tobą. No, to ciekawe, bo to też takie łączenie się właśnie, mieszanie się tych energii trochę, bo tak jak pożywienie ma pozytywną energię i negatywną, tak, może nam obniżać albo podwyższać dlatego energię. Dlatego tak ważne było, wiesz, dlatego tak ważne było dla innych. Ja byłem na takim rytuale w Bandera, tutaj niedaleko San Antonio, gdzie Indianie pokazywali rytuał oddania się roślin dla człowieka i ten rytuał to nie płynął tylko w jedną stronę, tylko jakby Indianie czuli, że roślina się zgodziła na to, żeby być zjedzoną przez ludzi, przez Indian i dopiero po tym rytuale oni to godnie zjedli. Podzieliła się z nimi tą energią. Super. No, to mi się wydaje, że my też powinniśmy pod tym kątem patrzeć, że my też powinniśmy świadomie podjąć tą decyzję, czy ja chcę dzielić się tą energią. Tak? Czy nie? Tak, zgoda. Zgoda, tak. To musi być świadome, prawda? A, czekajcie, sprawdzam. Nikt się do nas nie zgłasza. Ktoś się chciał zgłosić tutaj. Ania, masz fana tutaj. Niejaki Ernie. Właśnie chciałam wspomnieć. Okej, no to pozdrawiamy Erniego. Bardzo chciałby się dodzwonić, ale nie ma telefonu. Już widzę tutaj właśnie. No on bardzo często pisze już jakiś czas temu. Pisał. I no ja wszystkiego nie wychwycę na tym czasie, bo też patrzę na jakiś czas. Czy też jakieś takie ważne pytania, czy... ale jak nie, właśnie... Widzicie, jak łatwo jest wytworzyć taką energię i teraz tu czas się zastanowić, dzielimy się tym, czy się nie dzielimy? Chcemy się podzielić? Chcemy wziąć w tym udział, czy nie? Bo to może być jednostronne, ale może być dwustronne, tak? Więc... To jest trochę ciekawe, zobaczcie, my siedzimy i tak naprawdę rozmawiamy, tylko mamy wszyscy ubrania na sobie, tak? A mimo tego zobaczcie, jaka energia się wytwarza, jak łatwo jest tą energią emanować.
Ja wrzuciłem na czat ten link, na odległość. Który ludzie mogą użyć, żeby się z nami połączyć. Także jak ktoś chce się z nami połączyć, to może kliknąć na ten link, wybrać kamerę i mikrofon, no i jest z nami. Znaczy nie bezpośrednio z nami, będzie wrzuci się w taką poczekalnię, kiedy ja sprawdzę, kto to jest i tak dalej, i dopiero wtedy połączy z nami. Także jak ktoś się połączy, no to proszę cierpliwie czekać, aż ja się do niego odezwę. Zapukać do drzwi. Zapukać do drzwi. Tak jest, tak jest. Taka mała podpowiedź. Łatwiej jest się połączyć przez komputer. Niektóre telefony mają jakieś takie blokady tam włączone. Także jeśli ktoś ma ochotę tutaj z nami porozmawiać, to łatwiej jest kliknąć na ten link, ale przez komputer. Wtedy i tą kamerę widać, bo to może też to trochę ograniczać, jeśli ktoś ma to te blokady na telefonie. A ty się z nami łączyłaś już kiedyś przez telefon, tak? A dzisiaj jesteś na komputerze. Właśnie nie. Jak próbowałam się za pierwszym razem połączyć, to właśnie nie mogłam się połączyć przez telefon. Dlatego właśnie tak mówię, że ja zobaczyłam tą różnicę, że jak włączyłam się przez komputer, to od razu były te wszystkie ikony widać. Przez telefon tego nie mogłam zobaczyć. Także stąd może właśnie niektórzy mają problem. Tak, wydaje mi się, że to gdzieś właśnie w ustawieniach jest, że bo ja na przykład ja bardzo ograniczam swój telefon, no żeby nie mieć, żeby kamera czy dostęp do jakichś plików nie był taki publiczny w tym telefonie, no. Więc to może. Czekamy na połączenie tutaj, jak podałeś linka. Tak, tych odważnych, co się chcieli z tą energią. Tak, z tą energią. Na te blokady, bo myśmy nie skończyli tego tematu. Józef, ty tam właśnie też przyjmujesz i masz dużo takich osób z tymi blokadami. Co ty im radzisz? Jak do tego, jak mogą, no bo nie każdy tańczy i nie każdy oddychać chce i czakrami tam różne systemy są, to co ty im, jakie masz swoje właśnie może takie remedia, jak to poruszyć, zdjąć te blokady? Przede wszystkim jedyną taką najczęściej stosowaną moim zaleceniem, to nie jest tym remedium, bo to jest remedium, które działa na wszystko, nie tylko na energię seksualną, nie tylko na odblokowanie energii seksualnej, ale działa absolutnie na wszystkie problemy. To jest połączenie, nauczenie się połączenia z duszą, poprzez duszę połączenia się ze źródłem i czerpanie energii, przepuszczanie energii przez siebie, wypełnianie się energią źródła, nauczenie się odczuwania własnej duszy, odczuwania tej i emanowania tą miłością. Wtedy ta energia przez nas przepływając, ona odblokowuje po kolei wszystko. A w jaki sposób? Bo w jaki sposób? Chodzimy. No, co radzisz tym ludziom? Nie, ja po prostu im daję procedurę. Procedurę, jak to robić. Krok po kroku opisuję to wszystko, jakie mają odczucia. Jakie odczucia, że są już połączenie z duszą, jakie odczucia, chociaż z początku mogą nie mieć jest połączenie ze źródłem, ale to wystarczy sama intencja, już jest, pierwsze połączenie już jest. I później jakie są odczucia na przykład przy pierwszym otrzymaniu energii, bo znaczy ja to od razu odczuwałem, bo mnie jakby prąd poraził. Witam. To za każdym razem to odczuwam to samo. To jest taki najskuteczniejszy sposób, który ja znam, gdyż jakiekolwiek takie metody medyczne, one dają odwrotny skutek. Przynajmniej z tego, co... Słucham? Okej. Okay. Nie mam u mnie nie ma tajemnic zawodowych. Nie ma tajemnic zawodowych, ja wszystkiego tego uczę ludzi, bo to są dla wszystkich, to nie jest dla wybranych osób.
A więc tak, po pierwsze należy oczyścić umysł, usiąść. Siadamy w pozycji wyprostowanej, jeżeli to jest najlepsza pozycja dla danej osoby. Może jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, to wtedy pozycja leżąca by była odpowiednia. Ale kręgosłup, jeżeli siadamy, to kręgosłup musi być wyprostowany i głowa swobodnie opadająca na kręgach, tutaj na ramionach, żeby bez użycia mięśni głowa była w pionie. Wtedy energia swobodnie przepływa. Rozluźniamy wszystkie mięśnie i wyciszamy umysł. Najczęstszym problemem u ludzi to jest wyciszyć umysł. Czyli i taką metodą, dobrą metodą na wyciszenie umysłu jest tak zwany kwadratowy oddech i oddychanie przeponowe. Czyli wdech nosem, zatrzymanie powietrza. W tym czasie, kiedy zatrzymujemy powietrze, kierujemy całą uwagę na odczuwanie ciała. A w czasie tego kwadratowego oddychania kierujemy całą uwagę na ruchu powietrza, czyli uwagę skierujemy na oddychanie. Następnie wydech ustami, ale ten wydech ma być taki naturalny, żeby to nie był wymuszony wydech takie, tylko wydech przez poruszenie brzuchem, gdyż to jest oddychanie przeponowe. Przez poruszenie brzuchem powietrze naturalnie jest wypchnięte. Halo? Wtedy w bezdechu znowu, jesteśmy w bezdechu, zwracamy uwagę na odczuwanie własnego ciała. Chodzi o to, żeby umysł cały czas był zaprzęgnięty w tym kierunku, co my chcemy, czyli oddychanie, ruch powietrza i odczuwanie własnego ciała. To jest ćwiczenie na wyciszenie umysłu. Jeżeli ktoś ma problemy z wyciszeniem własnego umysłu, z natłokiem myśli, to 15 minut dziennie to jest bardzo dobre ćwiczenie. Halo, słyszycie na mnie? Wyciszenie umysłu. Ale dobrze, jak już wyciszyliśmy umysł. Słyszycie mnie? Kierujemy swoją całą świadomość na tutaj na piersi. Halina? No, tutaj Hanna, na okolicy serca. Okay. Ja w ogóle cię nie widzę. I staramy się, czy mamy tylko, tak jakby się kurczyć, mamy tylko jakby skurczyć głos w sobie i wejść tutaj do tego pola serca, do serca. Tak, tak, włącz kamerę albo światło. I poczuć miłość, ciepło i światło. Ja się mam tutaj na... Okej, okay, teraz, perfekt, perfekt. Jeżeli z początku ktoś tego nie poczuje, nie zobaczy, mamy już, należy to sobie wyobrazić. To jest... Czy ktoś mnie jeszcze słyszy? Sobie miłość można poprzez mówienie sobie kocham cię. W ten sposób tak jakby wzbudzamy jak masz na imię? Tą miłość. To jest dla osób tych, które mają problemy. Okej, okay. To poczekajcie. To poczekajcie, ci, musicie poczekać chwilę. Miłość, ja przerzucę najpierw świętego, Halinę że do nas, to porozmawiamy poczucie, trochę, że a potem was. Tą miłość, musicie poczekać chwileczkę. Mimo zamkniętych oczu na własnej twarzy odczujemy taką błogość, uśmiech. Po prostu będziemy wiedzieli, że się, aż twarz nam się uśmiecha. Jest poczucie, że to jest to. I w tym momencie to my to czujemy, to jest połączenie z duszą. To my to odczuwamy. I należy się w tym odczuciu rozpłynąć, w tej miłości. Można z duszą swoją porozmawiać, powiedzieć, że ją kochamy. I możemy podziękować jej za to, że nam podpowiada, gdyż to nasza intuicja to jest po prostu dusza. To są podpowiedzi duszy. My to nazywamy intuicją, ale to są podpowiedzi duszy. Z duszą naszą własną. Tego światła, który mamy tutaj w piersi, do centrum wszechświata. Ten promień ma przechodzić bezpośrednio przez naszą tutaj czaszkę, prosto w górę, bez żadnych zygzaków. Nie może być gdzieś na bok odchodzić. Musi iść pionowo w górę do centrum wszechświata i mówimy intencje łączę się z Bogiem, czy łączę się ze źródłem,
Ja używam określenia najczystsze źródło światła i miłości. Łączę się z najczystszym źródłem światła i miłości. W tym momencie jestem połączony. Jeżeli i pierwszą rzeczą, co my robimy podczas, już po tym, nawet jak tego nie czujemy, to to połączenie już jest. Z czasem ono będzie coraz lepsze i coraz będziemy bardziej to odczuwać. Nie, takimi wstępnymi na początku niepowodzeniami nie ma co się przejmować. Po prostu na początku ktoś może nie czuć jeszcze, ale z czasem będzie to odczuwał. Pierwszą rzeczą, którą mówimy, to jest wyrażamy wdzięczność za wszystkie dary, które otrzymujemy od źródła. Nie mówimy dziękuję, gdyż w podziękowaniu jest dziękuję i zarazem zamknięcie, nie chcę więcej. A w wyrażaniu wdzięczności, w słowie wdzięczność, jest dziękuję i oczekuję jeszcze na więcej. Chcę więcej. Wyrażamy wdzięczność za to, za wszystkie dary, które otrzymaliśmy. Można sobie samemu wymyślić formułki. Później przechodzimy do próśb. Pierwszą prośbą taką, którą zalecam, to jest proszę najczystsze źródło światła i miłości o miłość i światło, by wypełniło każdą komórkę mego ciała i uzdrowiło je. To jest uzdrawianie własnego ciała, samoleczenie. I to za każdym razem, jak to mówię, to taki mi prąd przechodzi od czubka głowy do stóp. Jak powiem sobie to kilka razy, to światło, ja to czuję, jak to się rozświetla się moje całe ciało. Jak już zaczniemy widzieć tę energię, możemy ją kierować, możemy sobie wspomóc poprzez wizualizację tego światła, tej takiej białej, perłowej energii, która wypełnia całe nasze ciało, od stóp do głów po kolei, wszystkie narządy. I to będziemy odczuwali. To będziemy odczuwali poprzez ciepło, wręcz gorąco. Następnie prosimy najczystsze źródło światła i miłości o miłość i światło dla całego naszego jestestwa. Chodzi o wszystkie nasze ciała, nie tylko te nasze ciało materialne, ale i ciało energetyczne, ciało Paweł? Mentalne, ciało astralne, ciało duchowe. To poczekaj jeszcze chwilę. Całą naszą duszę. Jeszcze. Gdyż nasza ta cząstka tej duszy tutaj powiązana z ciałem jest, to jest malutka cząstka, a cała nasza dusza jest w innych wymiarach. Nie tutaj. I musimy i prosimy źródło o miłość i światło dla całego naszego jestestwa. Także o zharmonizowanie wszystkich naszych poziomów, wszystkich naszych ciał, o harmonię, żeby te wszystkie nasze ciała były zharmonizowane. Józef, mamy pierwszego gościa. Mamy pierwszego gościa. Tak. To jest Hanna, tak? Słyszysz mnie, Hanna? Hanna, odezwij się. Tak, słyszę. Słyszysz? Jestem. Super. Czy masz do nas jakieś pytania? Hanna? Nie, pytań nie mam. Tak, słucham, co mówicie. Pozdrawiam z Gdańska. Już śpię, także w pozycji poziomej się odzywam. To jak, może zapytam tak inaczej, jak odbierasz naszą audycję? Jak odbierasz naszą audycję? Dobrze, powiem, jak odbieram. Jest dużo różnych teorii, wszystko jest takie bardzo poważne, takie napełnione przepisami różnymi i tak dalej. Ej, to tańczymy. Słuchajcie, ale to w sumie wszystko jest bardzo proste. Znaczy, nie. To może nie, jeżeli, to tak brzmi, jeżeli Hanu, ktoś się może, wiesz, zaczyna... Nie, słuchaj, ja, Jasia, bardzo cię pozdrawiam, słucham cię cały czas, serdecznie pozdrawiam. Zresztą wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie, bo jestem fanką was wszystkich.
Ale to wszystko jest jakiś taki proces tak naprawdę, bo jeśli chodzi o to zagadnienie, które teraz uważacie, to było moim jakimś dużym, no, dużym problemem, takim gdzieś na tyle głowy, które gdzieś tam próbowałam jakimiś sposobami załatwić, zresztą dzięki temu i jakoś sobie radziłam całkiem dobrze. Zresztą efektem tego jest moich dwóch synów, ale to, żeby się tego, żeby z tego czerpać radość, to tak naprawdę trzeba się pozbyć programów. One tak naprawdę, jak się określa, to one nawet mogą być gdzieś w poprzednich żywotach zakryte. I czasami mogą być bardzo brzydkie nawet, bardzo jakieś... Nie wiem, jak to nazwać, w każdym bądź razie jest to proces. Jest to proces, który w tej chwili się u nas rozgrywa i jest bardzo, bardzo, bardzo ostatnio intensywny. U mnie te wszystkie programy nagle ostatnio pstryknęły i już nie ma ich. Po prostu ich nie ma. Odeszły i wszystko zaczęło się robić bardzo proste. Seks stał się prosty. To jest po prostu kontakt z moim kochanym mężem i tyle, i nic więcej. Nie ma żadnych programów, żadnych rytuałów w tym wszystkim. To jest proste. Energia płynie i tyle. Wcześniej była blokowana, ale była blokowana przez programy. Ludzie, jesteśmy w programach, uwalniamy się w tych programach. To prawda, to prawda. Ja się z tym zgodzę, bo my jesteśmy od dzieciństwa w jakiś sposób programowani i nam się pewne rzeczy wmawia. To są takie, zwłaszcza my ci, którzy się wychowywaliśmy w Polsce, w kraju, gdzie chodziło się co niedzielę do kościoła i tego nie wypada powiedzieć, tego nie wypada zrobić. Uważaj na... A zobaczysz, jak pójdziesz na tą dyskotekę, a zobaczysz, jak spotkasz jakiegoś chłopak. I tak się nam wmawia czasami niektóre rzeczy, tak się programuje, to jest prawda i to się może gdzieś zagłębić, że seks jest właśnie tak, jak od tego my zaczęliśmy, że to jest tabu, że to jest coś złego, że my sobie na to nie zasługujemy, na jakąś przyjemność. I tak jak mówisz, no z tego się trzeba wyzbyć. I przede wszystkim mi się tak wydaje, że my musimy zacząć od tego, żeby pokochać samego siebie. Mówmy do siebie pięknymi słowami, bo my mamy też takiego gadacza w głowie, który cały czas nas krytykuje, który mówi nam takie słowa, które my byśmy czasami też nie powiedzieli drugiej osobie, a my to sobie mówimy. I mówmy sobie piękne rzeczy, mówmy sobie, chwalmy się, bądźmy dla siebie taką najpiękniejszą osobą, jaka w ogóle istnieje i tak siebie traktujmy i zacznijmy kochać siebie. Wtedy kochamy siebie i jesteśmy bardziej otwarci na tą energię, która przyjdzie, bo też nie przyciągniemy negatywnej energii, jeśli my będziemy taką wspaniałą, piękną energią. Łączmy się tak. Znowu, przepraszam, ale znowu słyszę hasła, które są ciągle powtarzane w internecie. Nie, 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 musimy każdy z nas spytać samego siebie. Ja uważam, że to nie tylko to, co nam się mówi w dzieciństwie, to jest pełen... Ja jestem przekonana, że w moim przypadku to ten program już gdzieś był tam zaprogramowany dużo wcześniej, nie wiem ile wcieleń wcześniej, bo to, co, z czym musiałam sobie poradzić, to się absolutnie nie działo w dzieciństwie. To absolutnie nie, Hania, miałam absolutnie normalne dzieciństwo. Hania, czy ja mogę zadać pytanie? Bo na pewno wszyscy by chcieli, że coś mają jakiś problem i nagle im wszystko odpada. To, że tobie coś odpadło po iluś tam latach, a wcześniej tak nie było, to na pewno jak przeanalizowałaś, co do tego doprowadziło, to doszłaś do jakiegoś tam wniosku i wcale nie mogłaś nie robić tego długich analiz, po prostu zrozumiałaś coś i to był dla ciebie taki moment aha,
Może mogłabyś powiedzieć, co to było takie właśnie, takie prostota taka jednego zdania, która to, która zaświadczyła o tym, że to wszystko właśnie odpadło, co się w tobie zadziałało. Bo tutaj rzeczywiście, no jasne, że jeżeli ktoś próbuje do tego dojść, no to próbuje mieć jakieś tam instrukcje. Tutaj Ania wspomniała właśnie o tym kochaniu, prostocie, kochaniu i pewne rzeczy my też powtarzamy banalnie, no bo chcemy to wyrazić też. I to wszystko jest, to co wszystko Józef powiedział, ta praktyka też jest. To jest taka praktyka z wyższej półki, to co Józef przedstawił. Ale na przykład na czacie widziałam kobiety, które właśnie, czy libido im umknęło, czy coś tam się dzieje, mają tysiące spraw na głowie i ta prostota być może jest właśnie w tym, żeby stanąć i krzyknąć, że ta kobieta, która się, że tak powiem, otrzęsie się z tej energetyki, jak gęś po prostu się strząśnie, tak jak zwierzęta to robią. Jak coś na nie napada i one umkną, to one się trzęsą, one się otrzęsą, one nie myślą o tym, rzeczywiście nie analizują, idą dalej, nie? Wytrzęsą kobiety biodrami, Afrykanki też mają takie właśnie, że proste rzeczy, one też nie piszą książek o tym, tylko szast, prast, ona się wyrazi, krzyknie, tam zaznaczy słowem, trzaśnie coś, zobaczcie, że samo to rozbija energię, nie? Zgadza się, resetuje energię. Jak się zresetowałaś w takiej prostocie, powiedz? O Jezu, to był długi proces. Trwający. No właśnie, tak. Od co najmniej 20 lat mnie... No właśnie co, źródło mnie być może prowadzi, tak? Bardzo dużo miałam takich bardzo ciężkich historii. Aż w końcu zrozumiałam, że jest jakaś siła, która prowadzi, tak? Bo za każdym razem po takim tąpnięciu, po każdym takim strasznym wydarzeniu, powało tego. I po prostu... Nie można powiedzieć... To jest proces. Jeżeli chcemy się temu poddać, jeżeli powiemy, ok, jestem gotowa, idę w tym kierunku, to zaczyna się dziać. Takie jest moje uczucie. Ja słuchajcie, opowiem wam pewną sytuację, jak to jest, tak? Jak to może być, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że ja jestem wciąż w procesie, tak? Jestem coś w procesie, coś się mi ciągle wydarza, okej, coś mi się tam wyresetowało znowu, kolejnego, ale to znowu nie jest tak, że ja jestem mistrzem, który prowadzi. Nie, jestem ciągle takim małym człowieczkiem, który idzie i ciągle nie wie, w końcu sobie coś przypomni, aha, no tak, okej, pamiętam, że tak było, więc może zaufam i znowu coś się dzieje, ale ciągle mam problem z finansami. Coś tam mi się już powyjaśniało, w sumie jestem szczęśliwą osobą, różne rzeczy mi się poukładały, ale finanse znowu wciąż nie do końca, choć się ostatnio troszeczkę poprawiło. Ale to też sobie trzeba pozwolić na ten, to nie jest tak, że luksus jest być stabilnym finansowo, czy mieć nawet na górkę, to trzeba sobie na to pozwolić. Mam do tego prawo. Ten mechanizm, który naprawdę w moim życiu działa, który ja czasami wciąż odsuwam, nie chcę o tym myśleć, znowu jak go sobie przypomnę, to on zaczyna działać i dzieją się wtedy cuda. Więc z tymi już prawie, tak jak mówię, tutaj się już coś podziałało, chociaż znowu były cofania z tą energią seksualną. To nie jest tak, że to się ustabilizuje, ja jestem mistrzem nagle. Nie, ciągle trzeba nad tym panować, ciągle trzeba sobie to przypominać, ale już nie mam tych programów, to najważniejsze. Mamy teraz taki czas, że się pozbywamy starych programów. No ale ciągle miałam ten program z brakiem pieniędzy i nadal go mam, ale opowiem wam, jak to się dzieje, bo to są cuda, naprawdę cuda. Ja jakiś czas temu sobie pomyślałam, że te moje problemy z pieniędzmi są z tego powodu, że ja
przez wcześniejsze problemy stałam się takim skąpcem. Wydanie każdej złotówki stało się dla mnie bolesne. Przestałam wspierać. Mama, ja spróbuję spać. Śpić, Jezu, moje dziecko. No tak. Ale śpić, spać, kochanie. No tak, słuchajcie, bo to jest tak, że tą energię. Kochani, już skończę tylko, dobra, trzeba iść na górę. Wymieniać. Tak jak moje dziecko się obudziło. Nie, poczekajcie, tylko skończę, bo to jest ważne, tak? Że to skąpstwo takie, że ja zablokowałam po prostu przepływ tych pieniędzy zwyczajnie u siebie zablokowałam, tak? Nie pozwoliłam ich wpłynąć, bardzo się bałam, żeby wydać cokolwiek, dlatego one do mnie nie wpływały. No tak, ale to jest właśnie ta forma starych, mamy wiele, tak jak mówisz, mnóstwo tych starych programów, które no, trzeba likwidować, trzeba je wyrzucać. Ale poczekaj, Andy, poczekaj, bo chcę opowiedzieć, jak to się dzieje cudownie czasami. Więc ja obiecałam pewnej osobie, że dam jej 100 zł, ale nas ona wkurzyła i myśmy jej w sumie tego 100 zł nie dali. I potem ona poprosiła, żebym jakiś tam drobny, na 15 zł przelew, ona mi odda pieniądze. Ja jestem bardzo uważna w przelewach, tak? Jak robię przelew, to potem jak dostaję potwierdzenie SMS-em, to sprawdzam dokładnie kwoty. To było 15 zł. Zawsze sprawdzam kwotę, zawsze, jak przychodzi SMS. Było 15 zł. Potwierdziłam ten SMS i z tego 15 zł zrobiło się 100 zł. Nagle to było po prostu niewiarygodne. To dla mnie było pierwszy raz coś mi się takiego zdarzyło. No i faktycznie to 100 zł przeszło do tej pani i tak sobie pomyślałam, że to właśnie taka nauczka, że ja jej to 100 zł miałam dać i to 100 zł poszło, chociaż takie rzeczy się, słuchajcie, zdarzają, naprawdę, takie niesamowite, to możecie powiedzieć, dobra, nie wiem, nie sprawdziłam, nie, ja zawsze to sprawdzam. Haniu, mamy jeszcze jedną osobę, czeka Paweł tutaj. Dobra, dobra, ale poczekajcie, tylko jeszcze jedno, jak zrozumiałam, że tak, okej, ja muszę uruchomić ten przepływ pieniędzy. Tego samego dnia przyszedł biedny człowiek po jedzenie z tulipanami do sprzedania. Takie rzeczy się nie zdarzają, to po prostu tak się dzieje. Jeżeli zaufamy temu, co się dzieje wokół nas, to takie, no wcześniej nigdy taki człowiek nie przyszedł, ale właśnie potrzebowałam takiego oddania czegoś i on się zjawił po prostu. Piękne, tak właśnie. Tak właśnie trzeba postępować. Dobrze, Haniu, dobra, dziękujemy Ci za połączenie się. Trzymaj się i dobrej nocy. Dobranoc. Dobrej nocy. Dobrej nocy. No pa. No, cześć, cześć. Pa, pa. Wszystkiego najlepszego. Nawzajem wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. No ja połączę się z Pawłem. Paweł czeka tutaj na nas. Jeszcze. Czekajcie. No właśnie, stare programy musimy wyrzucać z siebie, bo pełno dobrych energii na nas czeka w nowym świecie, który się w tej chwili tworzy, nie? Tak, tylko że stare programy, wiesz, my możemy wyrzucać, wiesz, ludzie, dużo ludzi pracuje nad tymi starymi programami, wyrzuca, ale część ludzi dochodzi do pewnego muru, że dalej nic nie działa, czyli nie mogą sobie z czymś poradzić. Tak, ale wiesz, wtedy mi się wydaje, że to trochę wynika z tego, że my na przykład przyjmujemy, powiedzmy, twoją metodę, jak to praktykować, ktoś może posłuchać i sobie pomyśleć, no banalne, no przecież nic się nie zadzieje, ale to naprawdę trzeba skupić się trochę na tym, trzeba przede wszystkim uwierzyć w siebie i zagłębić to. Nie myśleć sobie, że położę się i sobie coś pomyślę, tylko naprawdę trzeba odpuścić wszystkie te blokady i skupić się troszeczkę na sobie, wyłączyć właśnie tego wewnętrznego gadacza, usłyszeć swoje ciało, skupić się na tej czakrze serca i połączyć się z tym źródłem. To nie jest takie łatwe, jak to by się wydawało, słuchając tylko tych słów.
to są praktyki czasami, które się wykonuje dla niektórych dniami, a dla niektórych latami. No to co robimy? Wprowadzamy Pawła. Paweł, słyszysz nas? Paweł. Dobrze, niech Paweł mówi, bo chciałem coś powiedzieć. Słyszę dokładnie. Okay. Słyszysz? No dzięki, że się połączyłeś. Trochę na nas czekałeś. No ale Hania nam tłumaczyła dużo dzięki. Rzeczy. Nie ma sprawy. Czy masz do nas jakieś pytania? Czy chcesz dorzucić jakieś... Bardzo dużo, bardzo mądrze. Jeszcze raz powiedz. Tak. Od siebie coś, tak? Powiedz nam, co sądzisz o naszym programie, czy... Od siebie coś dorzucić. Na pewno chciałem powitać zacne grono, pozdrowić wszystkich na czacie. Bardzo ciekawe rzeczy i tematy są poruszane. No, ja mogę trochę o sobie powiedzieć, że po prostu też mam problemy z taką blokadą, które jest tutaj poruszane u was akurat, także osobą do eksperymentu byłbym idealną, bo prawie w wielu rzeczach się zgadzam. Nie, teraz nie będziemy eksperymentować. No na pewno u mnie to tak, ja bynajmniej podejrzewam, że... No. Co ja od siebie chciałbym dołożyć? Mi się wydaje, że na pewno część rzeczy wynika z dzieciństwa, co człowiek widział. Potem pozostają chyba w dorosłość, jak się wchodzi jakieś tam blokady. No i później jakieś tam już wchodzenie w dorosłość, nieudane związki, to też zostawia jakąś ranę, tak? I skazę. Ale zgadzasz się z nami, że to tak ode mnie. Energia seksualna jest tak naprawdę tą energią, która nie, jeżeli nie jest połączona z duchowością, no to wtedy po prostu nic nie wychodzi, nie? To musi działać, synchronizować z sobą razem. Dokładnie tak. Ja jestem z rodziny bardzo wierzącej, katolickiej, no ale niestety, no część partnerek, no niestety nie bardzo i nie bardzo im to odpowiadało, no. Ja jestem z takiego starego modelu, z takiej starej rodziny, o tak powiem, starej daty. Jak większość nas. Ale w większości przypadków, no i tutaj ocen państw waszych. Tak jest, zgadzam się i no i niestety, no macie rację, no że trzeba po prostu zostawić te pewne rzeczy, a to jest problem, to jest ciężkie i brnąć do przodu. No dobrze, Dokładnie, ja też tak myślę, że możemy popracować nad sobą i pozwolić na, żeby to nasze życie się toczyło trochę łagodniej, spokojniej. Nie musimy przecież tak pędzić tylko do pracy z powrotem i obowiązki domowe spać i od nowa. Skupmy się trochę na sobie, na tym, co my chcemy. Dlaczego sobie po prostu nie powiedzieć tak w myślach, w głowie, czy nawet na głośno wykrzyczeć, cokolwiek by pomogło. Wypowiedzieć to po prostu, co ja sobie życzę w swoim życiu, jakbym chciał te życie, które teraz mam okazję przetańczyć, w jaki sposób, jaki taniec chcę tańczyć, jak ja chcę to zrobić. Dlaczego sobie nie zażyczyć czegoś właśnie, tak jak Hania tutaj powiedziała, ma problem z ujarzmieniem tej energii finansowej. No pozwólmy sobie na to, przecież to nie jest nic złego zarabiać pieniądze, to nie jest nic złego mieć partnera wymarzonego, to nie jest nic złego, przecież to są tylko materialne rzeczy, ale to są, to są jakieś nasze niecele. To jest coś może nam chwilowo, ale pozwoli w jakiś sposób mieć jakieś źródło szczęścia. Ale pozwólmy sobie na to. Dlaczego nie? No to co? Wracamy do energii seksualnej i pozwalamy sobie na to. No dzięki Paweł, że się połączyłeś. No ja też tak myślę, że to też jest energia, na którą zasługujemy. Tak, finansowa to jest też podstawowa czakra, no. Mhm. A no. Paweł, masz jeszcze jakieś pytania do nas? Na pewno. Nie najważniejsza rzecz, ale pomaga. Masz jeszcze jakieś pytania do nas? No na pewno, co byście doradzili? Tak. Jak zacząć po prostu pokrótce przełamywać te bariery, tak? Które blokują. No to chyba my byśmy już mówili o tym tutaj. Pokrótce. Tutaj ja jeszcze tam nie... To chyba najprościej jest...
sobie najpierw zdać sprawę, czym ta blokada jest, bo każdy może mieć różne blokady. To może być blokada na podłożu tylko psychologicznym, to nie musi być na podłożu emocjonalnym. To trzeba sobie stanąć w miejscu i się zastanowić nad tym, czym ta blokada jest. Zadawać sobie te pytania. A ja myślę, że jeszcze tylko Zygi nie wypowiedział się o swoim remedium na blokady. Nie, ja mówię właśnie seksualne jako tej energii pierwotnej, bo ona nam blokuje wszystko, ona nam blokuje zdrowie, finanse, jeśli tam są blokady, tylko my to mylimy i łączymy tylko z seksualnością, a to jest wszystko. Ty masz Zygi taki, myśmy już ze sobą też rozmawiali wcześniej i miałam szansę cię poznać od takiej właśnie bardzo ciepłej strony. Ty masz dużo akceptacji i zrozumienia dla inności różnych osób i te blokady bardzo łatwo właśnie odchodzą, bo ty odpuszczasz. A tutaj nasz gość jest z rodziny bardzo katolickiej i te partnerki, które nie były katolickie, no to być może te struktury są inne i ta niezgoda być może powstała. Tak, niekompatybilność powstała, ale też jest to nauka, że czy akceptujemy kogoś, kto ma inną strukturę, kto jest inny, kto nie będzie katolikiem. Nie wiem, jakie tam partnerki były. Właśnie. Czy to przemawia do naszego gościa? Jak najbardziej przemawia i dociera. A super. Bo to jest taka akceptacja, ktoś jest po prostu inny. I zgadzam się z tym, że po prostu nie można tylko w jedną stronę cały czas myśleć, tak. Że po prostu ktoś ma prawo być do tego, że jest inny, tak, wierzy w co innego, tak. I to też trzeba uszanować. Mhm. Innymi słowami, nauczmy się kochać ludzi niedoskonałych, gdyż sami jesteśmy niedoskonali. Dokładnie. Podobno Zygi... A w tym jest akceptacja inności, jest akceptacja każdego człowieka. A Zygi, z tym uziemieniem, mówiłeś o chodzeniu do lasu, to jest też bardzo ważne i wielu kulturach to jest. Co jeszcze robisz? Jakie masz swoje remedia? Tak. No. Zygi, pięknie powiedziano. Ludzie mówią, że znowu cię nie słychać, kurczę. Nie słychać ciebie, Zygi, kurde, znowu. A tutaj u mnie wszystko działa, powinno cię słychać. Takim pięknym właśnie łączeniu się z naturą, która nas właśnie wycisza, pomaga nam odpuszczać. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, czy to jest też jakby jasne, ale akurat ja to dostrzegam, że każdy z was, każdy z nas ma swoje takie remedia i jak my się pytamy, a co robić, jak odpuszczać te blokady, to my możemy się tylko podzielić i każdy ma te swoje metody i Ania pyta siebie właśnie, mówi sobie, pozwalasz sobie na coś, Zygi odpuszcza i każdy ma taki zbiór słów, no Józef to już w ogóle tam orbituje, bardzo szybko wchodzi w tę energię, tak?
Andy, ja akurat wiem, bo z Andy rozmawiałam dużo na te tematy też i wiem, ale może Andy też jeszcze chcesz podzielić się swoim, jak ty sobie radzisz z takimi blokadami życiowymi, zablokowaniem takiej energii podstawowej, pierwotnej, życiowej, która się nam przekłada. O, to jest długi temat i jak zaczniemy, to już jesteśmy ponad dwie godziny na live, ale co ja robię? Ja mam wiele technik i każda z tych technik może być, no, może się każdy jej nauczyć. Używam ich jako narzędzi. To nie przyszło do mnie tak o hop-siup. To jest kwestia tam wielu, wielu lat, kilkudziesięciu lat i to wszystko razem zbierałem tak jak do takiej skrzynki z narzędziami. No i jak przychodzi jakiś problem, no to ja używam odpowiednich narzędzi do tego, żeby rozwiązywać te problemy. Czy to są problemy fizyczne, czy duchowe, czy spirytualne, no to zawsze znajdę jakieś tam narzędzie, bo sobie trochę ich nazbierałem. W taki sposób do tego podchodzę. Ja się już nie boję niczego. Ja żadnych zadań się nie boję, bo wiem, że mam... Jeżeli będę musiał, to znajdę takie narzędzie, którego nawet nie mam w tej chwili w swojej skrzynce, to ono się pojawi. Nie? Dlatego nawet się nie zastanawiam nad żadnymi blokadami. To jest to poza mną, jak gdyby, nie? Bo wszystko, co do mnie przychodzi, no to albo się samo rozwiązuje, albo ja to rozwiązuję w jakiś sposób właśnie w postaci tych moich narzędzi. Nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje twoje pytanie, ale tak to mam. Kiedyś było inaczej, było inaczej. Kiedyś właśnie zapadałem w takie jakieś energetyczne pajęczyny, z których tam trudno było wyjść, albo problemy mnie przygniatały, które nie powinny przygniatać, ale to już jest poza mną, nie? W gruncie rzeczy... No przepraszam. Mhm. W gruncie rzeczy każdy człowiek dochodzi do takiego punktu, że musi zdać sobie sprawę z tego, że problem, który do ciebie przychodzi, no to jest tylko takim drogowskazem, który pokazuje, że coś jest nie tak, albo musimy zmienić drogi życia, albo drogi funkcjonowania, bo on się sam nie rozwiąże. Musimy właśnie użyć jakichś narzędzi, albo podjąć jakieś decyzje, żeby pójść gdzieś tam dalej, albo właśnie ten problem rozwiązać. Mhm. Ja jakbym mogła, to bym chciała to podsumować, bo to, co powiedziałeś, ja to też rozumiem, że to jest nasz kapitał. To, o czym my się tutaj dzielimy, my sobie rozmawiamy, to jest wolna konwersacja, nie robimy wykładów żadnych, dzielimy się, przekazujemy, to jest właśnie ten zbiór, dzielimy się swoim kapitałem właśnie życiowym i na czacie możemy pójść w dwie strony. Jeden będzie to oceniał, czy dawał jakieś komentarze, drugi będzie to dawał swoje czy remedia, czy zaplecze takie. I to jest właśnie to, że zawsze mamy taki nacisk, żeby zbierać kapitał finansowy, a ten kapitał duchowy sprawia, że my sobie poradzimy, tak jak Andy powiedziałeś, nie boisz się żadnej sytuacji w życiu już, bo masz takie zaplecze, taki kapitał, że nawet jak nie wiesz, to ty wiesz, że ty ze sobą usiądziesz, zadasz sobie pytania, tak jak Ania stosuje to, wejdziesz w medytację, tak jak Józef, nie wiem, może też poruszasz biodrami, może tam oddechów kilka zrobisz, hunę robiliśmy, więc na pewno hunę zastosujesz. Biodra są fajne. Pójdziesz tak jak Ziggy, pójdziesz do źródła, tak, pójdziesz do źródła i zamiast szukać gdzieś po internecie w takich momentach kryzysowych, zamiast szukać i chodzić po specjalistach, gdzie oni mają swoje remedia, nie wiadomo czy to wam pomoże, to tego się słucha wtedy, kiedy my jesteśmy w porządku ze sobą, kiedy nie jesteśmy w ogromnym kryzysie, a w takiej kryzysie to pierwsze, co robimy, to właśnie sięgamy do siebie i my teraz budujemy to zaplecze duchowe poprzez tą pierwotną energię, o której dzisiaj mówiliśmy, żeby też wyjść też tylko, że to nie tylko jest seks, że to się przekłada na każde pole. Ja myślę, że myśmy już wszystko powiedzieli dzisiaj. Nie wiem, czy chcecie to jakoś jeszcze podsumować? Może pożegnamy się z Pawłem. Paweł, tak. Paweł, dzięki ci, dzięki, że się połączyłeś.
Ty w ogóle, skąd jesteś? Ty jesteś z Polski, połączyłeś się z nami z Polski? Dzięki wzajemnie. Wszystkiego połączyłeś się dobrego. Z Polski czy z innego kraju? Z Polski, spod Warszawy jestem. Z Polski, spod Warszawy. U was tam już jest późno, także życzymy ci miłego spania. Dziękuję wzajemnie. Zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Pozdrawiam. Cześć, cześć. Nawzajem. No cześć. Dzięki wielkie. Ja chciałem powiedzieć, że to, co Andy powiedział, jest bardzo bliskie mnie, bo ja tak robię. Znaczy, obojętnie nie wiem, jak rozwiązać daną sytuację, ale się nie boję żadnej, bo wiem, że każda sytuacja, jeżeli mnie spotka, to rozwiązanie się samo znajduje. I tak się dzieje. Po prostu się przychodzi wtedy rozwiązanie. A właśnie. Tak, można się zatrzymać na chwilę, na to spojrzeć, co świat mi chciał, wszechświat powiedzieć przez to zdarzenie. Tak. Zapomnieliśmy o jednym. Przez takie moje spojrzenie. Zapomnieliśmy o jednym. Joanna miała nam pokazać jakiś taniec, a myśmy mieli też tańczyć razem z nią. No właśnie. No nie. O mnie słuchajcie, przez pierwsza 30. Nie wiem, czy to nam. I co, nie tańczyłaś jeszcze o tej porze? No, nie, to nie tylko o takiej. No, ostatnio nie da, bo nie ma gdzie pójść, ale wiadomo. Słuchajcie, nie wiem, jak sąsiedzi na to zareagują, ale mogę włączyć na chwilę muzyczkę. Zobaczymy, czy to w ogóle podziała w tym momencie. I czy w ogóle będzie coś słychać, bo po pewnym czasie to... Słychać. Było słychać przez chwilkę. Wyłącza się i ja proponuję, jeśli tam gdzieś jesteście wszyscy, ale wy tutaj też oczywiście, że wstaniemy na chwilę. Ja wam pokażę taką ósemkowe, przez chwilę takie ósemkowe symbol nieskończoności i to się robi biodrami, to też jest na poruszenie pewnych czat i niech każdy sobie pomyśli o jakiejś tam intencji. Jakaś taka intencja, którą wy chcecie, czy na coś i żeby ta energia została wysłana. Jak będziecie to robić, czy się ruszać, to też żeby odczuwać, właśnie żeby za dużo nie myśleć, pomyśleć tylko raz intencję, zacząć odczuwać, zobaczymy czy... Słychać? Słyszymy, tak, słyszymy. Słychać! Wstajemy! No to wstajemy. Wszyscy wstajemy. Jak ktoś nie leży, nie śpi, to wstajemy. Też może wstać. No właśnie. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale tylko biodra w boku na bok i uderzacie piętą w podłogę. Wtedy macie takie lekkie podbicie. Po prostu uderzyć. Ręce lekko na boki. Poczujcie swoje ramiona i swoje łokcie. I tylko zwracacie uwagę na to, jak wasze ciało się porusza. Czy wasze ciało jest wygodne, kiedy wykonujecie ruch? Co możecie zrobić, żeby było wam wygodniej? A może coś strzepnąć? A może do przodu strzepnąć coś? Może coś na barkach jest? Dobra, jedziemy dalej. Teraz ósemka kreślona biodrami, czyli wypychamy biodro do przodu i zakreślamy. Teraz się zrobi gorąco. Andy, nie oszukuj. Ja sprawdzam czat. Sprawdzam czat. Co to się dzieje? No teraz ja mam nadzieję, że wszyscy to robią, a nie piszą. Dobra, jedziemy teraz. Wypychamy biodro do boku. Bok i troszkę do góry. Bok i do naokoło siebie. I drugie bioderko, żeby było porówno, nie? Porówno. Biodra w górę. Można więcej. I na koniec strzepujemy wszystko, co tam jeszcze trzeba. I na bok. A teraz słuchajcie, to już wolna polka. Co chcecie? Każdy ruch jest ok. Pełen wyraz. Fale mogą być tą stronę. Wszystko, co wam do głowy przyjdzie. Znaczy do ciała. Thank you.
i tak dalej. I tylko taki taniec dziennie, kiedy właśnie ktoś jest, nie wiem, w stresie, potrzebuje coś wstrząknąć. Patrzcie na to, gdzie te blokady się zapisują w ciele. Jeśli to jest stąd, to strzepujemy to. Jeśli to jest otwarcie się na energię, ręce w górę i zabieracie to do siebie. No i teraz czakra serca. Do przodu. Tutaj macie bardzo dużo ruchów, czyli tak, biodra w dół, w przód bądź w tył. Zupełnie inna energia. No ale to już będzie cała klasa, więc... No, ładnie, ładnie. Jesteś, jesteś wspaniała. To ja po prostu... Tak, mamy darmową lekcję tańca. Brawo, Joanna. Brawo, Joanna. 5 minut. 5 minut tańca, normalnie, to byście wyszli wszyscy mokrzy. Po prostu takiej lekcji. Takiej lekcji i potem jest rozciąganie, stretching. Ale teraz nawet jak siedzimy, to poczujcie przez chwilę właśnie w rękach. Jest ogromny ładunek energetyczny w rękach, dlatego że się ruszaliście, nie? Aha. No i jak to właśnie jest, to jest. Sobie dlatego mi się przykładacie, tak, przykładacie sobie czy ręce, czy coś. A resztę, no tutaj jak już właśnie Józef wspominał, kwestia intencji i prowadzenia potem tego oddechu. Dlaczego właśnie lepiej medytować po wysiłku fizycznym. Bo ten umysł będzie bardzo spokojny. No lepsze wrażenie. To było... Tak, i umysł będzie spokojny. Słuchajcie, to był piękny wieczór. Piękny wieczór. Joanna jeszcze spowoduje to, że ja pojadę do Niemiec, żeby to u niej potańczyć. Słuchajcie, tak, ja zacznę taniec afrykański jeszcze raz poprzez internet, no bo inaczej się nie da na razie. Ale tak, są takie zajęcia, także robimy. Jedne są dla zaawansowanych, drugie dla początkujących. I chyba zrobię jedną grupę po polsku. Także kto ma ochotę, to jeszcze dajcie znać, czy chcecie. I to bardzo właśnie porusza tą pierwotną energię, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. A jak nie, to samemu puścić muzykę w domu, żeby właśnie nie czuć się zawstydzonym czy coś i ruszać się na wszystkie sposoby. Albo z drugą swoją połówką i niech popłynie ta energia seksualna. Dokładnie. Właśnie. Brawo. O, to cóż, kończymy powoli chyba. Słuchaj, to idziemy do praktyki. Idziemy do praktyki. Myślę, że dzisiaj wystarczy, co? Tak. Daliśmy potężną dozę energii seksualnej. Ona poszła w powietrze, w eter, co prawda, ale chyba poszła, nie? Chyba ludziom się podobało. Nie? Tańcz, bo ja to jest... Bardzo, bardzo wam dziękuję. To był dla mnie super wieczór. Dobrze. Jak zawsze. To dziękuję wam jeszcze raz za to, że połączyliście się ze mną. I włączam nasze wideo na zakończenie, te, które było na początku. Trzymajcie się. Nie? Pozdrawiam serdecznie. Miłej nocy dla was wszystkich.